Reset Obywatelski. Witam Państwa. Nazywam się Konrad Szyłajski i zapraszam na mój cotygodniowy program na WSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana, będzie miała premierę we wtorek o 17, a potem będą mogli Państwo ją odsłuchać lub obejrzeć w dowolnym momencie. Program realizuje dzisiaj Asia. Przypominam, że Reset Obywatelski, w ramach którego to jest pokazywane i odtwarzane, to miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą zadawać pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i mają pewnego rodzaju taki krytyczny stosunek do świata. Mogą oczywiście wpływać na to, co my robimy, przez komentarze, pytania, prośby. A jeśli oczywiście Państwu się podoba to, co robimy, to odsyłam, tutaj mam napisane, gdzie jest ta zrzutka, odsyłam na zrzutkę, zrzutka.pl/z/resetobywatelski i bardzo dziękujemy za wszelkie formy wsparcia, bo jesteśmy takim medium prawdziwie publicznym, to znaczy utrzymujemy się z tego, co Państwo wpłacą. Nie są to jakieś super wielkie koszty, nie tak jak koncerty na przykład telewizji publicznej czy tego typu imprezy, ale trzeba płacić za różne rzeczy, które niestety są niezbędne, żebyśmy mogli te nasze rozmowy nadawać. Można potem poza YouTube'em oglądać nas na Facebooku, Twitterze. Zachęcam do lajków, do subskrypcji, do słuchania podcastów, które są dostępne w różnych miejscach i do obserwowania nas, a przede wszystkim podawania informacji o tym, że istniejemy i że może jest tutaj ciekawie, że są takie autorskie programy, bo każdy z nas ma takie swoje różne wątki, tematy, które porusza i pewnie mogą Państwo sobie wybrać to, co i kogoś interesuje. Dzisiejszy temat to postać niezwykła, Józef Rettinger, szara eminencja polityki czasu wojny, zresztą przed wojną też, a po wojnie także, będziemy też o tym mówili więcej, i praca badawcza historyka, który specjalizuje się w dziejach najnowszych, no XX wiek, w szczególności w zakresie działania wywiadów. Zapraszam do naszej rozmowy doktora habilitowanego Władysława Pułhaka. Dzień dobry Państwu. Pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, współorganizator i były wicedyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN, pomysłodawca serii międzynarodowych konferencji Need to Know poświęconych historii wywiadu w czasach zimnej wojny. I aż 8 edycji było tej konferencji do 2010. Aha, no to moje dane są internetowe, przepraszam. Członek redakcji wydawnictwa Wywiad i Kontrwywiad Polski XX wieku oraz zespołu Centrum Badań Zimnej Wojny. Widzę, że jesteśmy tu, gdzie należy, na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense. Członek International Intelligence History Association. W jego dorobku znajdują się publikacje o stosunkach polsko-rosyjskich, wywiadzie i kontrwywiadzie polskiego podziemia w czasie okupacji niemieckiej oraz o wywiadzie MSW PRL. I przyznam, że nie znam wszystkich publikacji naszego gościa, aczkolwiek przejrzałem mniej więcej przynajmniej spisy treści. Jedna z nich ma 800 stron, więc to w ogóle nie miałem szans, a jest szalenie ciekawa. Jedna z nich, którą mi właśnie udostępnił, dotyczy wywiadu, który działał w Watykanie, tego PRL-owskiego, a inna dotyczy, to taka praca zbiorowa pod jego redakcją, polskich służb specjalnych w czasie okupacji, czyli wywiadu i kontrwywiadu. To jest bardzo ciekawe, zacząłem to czytać i właściwie prawie, że się spóźniłem dzisiaj na to spotkanie, bo mnie to wciągnęło. Ale najpierw chciałem, żebyśmy porozmawiali o moim bohaterze, moim w tym sensie, że w tej chwili zajmuję się, w czym mi trochę właśnie pomaga jako konsultant nasz gość, zajmuję się Józefem Rettingerem. Mianowicie próbuję nakreślić jego sylwetkę w taki sposób, żeby można było nakręcić film fabularny. Piszę scenariusz, który będzie
no, mam nadzieję, kiedyś realizowany, właśnie ukazujący Rettingera, a w szczególności jedną z jego misji specjalnych, chyba taką najciekawszą, która zdarzyła się w 1944 roku. I chciałem od tego zacząć, bo po pierwsze to znam, to znaczy próbuję poznać, już sporo na ten temat przeczytałem, mam parę książek, mam bardzo ciekawe opracowanie Władysława Błuchaka pod tytułem Wokół misji Józefa Hieronima Rettingera do kraju, kwiecień-lipiec 1944 roku. A Rettinger, zarówno jeśli chodzi o pochodzenie, wykształcenie, perypetie przedwojenne, wojenne i powojenne, był człowiekiem niezwykłym, nawet kandydatem do Nagrody Nobla. Więc to jest postać, o której warto mówić i warto ją przypomnieć, bo nie wszyscy ją znają. No dobrze, to po to zaprosiłem historyka, żeby nam trochę przybliżył tę postać. I z takich najciekawszych rzeczy, zanim dojdziemy do tej jego misji z 1944 roku, gdybyś mógł powiedzieć, dlaczego Rettinger był tak niezwykłą postacią, a z drugiej strony, no, powiedziałbym, wyklętą i podejrzaną o różne jakieś ciemne sprawki. To jak to z tym Józefem Rettingerem było? No, tak po prawdzie, tak powiem, dlaczego ten, że Słowacki czy Mickiewicz wielkim poetą był, trochę to jest takie pytanie. To była rzeczywiście postać niezwykła, chociaż trzeba też powiedzieć, że nie tylko można o niej powiedzieć. Rzeczywiście to był polityk, który z różnych względów trzymał i był trzymany w pewnym sensie w tym drugim szeregu, wybierał tą rolę tej tak zwanej szarej eminencji, raczej niż te pierwsze role polityczne, które odgrywali ci politycy, których znamy chociażby z podręczników, tam Józef Piłsudski, Roman Dmowski, czy powiedzmy Władysław Sikorski. Tak? Chociaż była to postać tym panom wymienionym znana, tak? I to nie przypadkiem znana, albowiem on właśnie trzymał się na tyle blisko nich i miał takie powiązania i takie z bardzo różnych zresztą wynikające względów, że zdarzało mu się właśnie albo to spierać się, albo też współpracować z tymi politykami, które już znamy z podręczników, nawet w szkole podstawowej. Dowiadujemy się właśnie o tych trzech panach, których, tak powiem, dosyć przypadkowo tutaj wymieniłem. Trzeba powiedzieć, że Rettinger bardzo wcześnie zaistniał w polskiej polityce w takiej właśnie roli, no, powiedzmy, osoby już wpływającej na jakieś ważne decyzje, czy na ważne z punktu widzenia spraw polskich sytuacje, już w czasie I wojny światowej, kiedy no, nawet przypisuje się mu pewną udział w dużej takiej, powiedzmy, że grze dyplomatycznej, czy tam też troszeczkę też to dotykało również, przecież nie chcę wchodzić tutaj, te służby wówczas w sensie takim nowoczesnym dopiero się tworzyły w różnych krajach, więc to jakby używanie tych pojęć, czy tak powiem, że ktoś był współpracownikiem, czy nie współpracownikiem wywiadu, trochę jest anachroniczne, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, ale z grubsza, jeżeli o kimś mówimy, że był agentem brytyjskim, francuskim czy rosyjskim, to już nie wchodzimy w to, czy on tam podpisał jakieś, taka dana osoba podpisała jakieś zobowiązanie do współpracy formalnej, czy też po prostu działała na rzecz interesów takiego czy innego państwa, kierując się takimi czy innymi motywacjami. W przypadku Rettingera tutaj właśnie pojawia się bardzo ciekawe pytanie o jego motywację. No niewątpliwie związał się on w okresie, no już przedwojennym właściwie, mówimy tutaj o pierwszej wojnie światowej chwilowo, a później już w czasie wojny z tą orientacją, powiedzmy, że zdecydowanie grającą przeciw Rosji, no był jakby, tak powiem, oczywiście tutaj można powiedzieć, że trudno mówić tutaj o takiej sytuacji, że był równoprawnym czy równorzędnym przeciwnikiem Dmowskiego w jego rozgrywce. Wówczas, że tak się wyrażę, która miała
prowadzić do powiązania kwestii polskiej z krajami Entente, czyli z sojuszem brytyjsko-francuskim wspieranym przez Rosję. Rettinger, że tak powiem, w tym czasie działał na rzecz rozwiązania austro-węgierskiego. No, był w jakimś sensie sojusznikiem, ale też reprezentantem Piłsudskiego na Zachodzie. No, kończy się to, że tak powiem, wyrzuceniem go z tychże krajów Zachodu i bardzo długą i dziwną historią jego pobytu w Ameryce Południowej, kiedy, no, jak mówi anegdota, czy właściwie opis jego samego, zajmował się on czytaniem tym pięknym kubankom, które zwijały na swoich udach cygara w Hawanie. Także tak, był to człowiek, który umiał korzystać z życia. Tak, chyba możemy też na to popatrzeć. To jest, rzeczywiście tutaj być może ciekawe jest jakby ten, tutaj jakby, no oczywiście nie będziemy tutaj opisywać jego życia osobistego, bo to też jest bardzo ciekawy temat. Uchodził on, i to jest bardzo wiele wzmianek, no tutaj jakby trudno nam tutaj oceniać urodę męską, tak, ale w oczach swoich jakby współczesnych uchodził za osobę wyjątkowo jakby brzydką, no, na brytyjskiej chociażby korespondencji porównuje się go do małpy, no tak nieuprzejmie oczywiście i to jakby sprzecznie z jakby taką elegancją, powiedzmy, którą przypisujemy brytyjskim dżentelmenom, ale tak tam to jest wprost napisane, tak, że przyjeżdża do was facet przypominający małpę i cytat, tak. No oczywiście, a jednocześnie był to sobą troszeczkę, no, drobną, właśnie o takim bardzo specyficznym, powiedzmy, wyglądzie, a z drugiej strony cieszył się wielkim powodzeniem u kobiet, można tak też powiedzieć, no może to też znowu coś, co brzmi dzisiaj może nie do końca, bo to w ogóle coś takiego jak powodzenia u kobiet teraz jest w ogóle politycznie poprawne, ale wszystko jedno. No w każdym bądź razie tutaj można to przypisywać oczywiście jego niezwykłym talentom interpersonalnym, tak? Była to osoba, no, władająca może nie jakoś perfekcyjnie, wbrew temu, co można przeczytać, bo poznamy różne fragmenty pisane jego przez niego w różnych językach i tam on znał chyba lepiej francuski niż angielski, chociaż bardziej funkcjonował później w tym brytyjskim świecie politycznym i wywiadowczym, ale wszystko jedno, oczywiście też znał niemiecki, także był człowiekiem wszechstronnie wykształconym i też jakby, no, wykształconym również w takich jakby rozmowach salonowych, tak jakby, co ciągle jeszcze rozmawiamy o epoce, kiedy ta umiejętność poruszania się po tak zwanych salonach, prowadzenia, no, takiej interesującej konwersacji, wymiany myśli, błyskotliwej riposty, miała jakieś znaczenie, tak? To nie były czasy, kiedy politykę robi się w mediach społecznościowych, tylko w pewnym społeczeństwie, społeczności ówczesnej elity. I on w tej elicie, już nie wchodzę tutaj, on był, no, że tak powiem, pochodził z rodziny, powiedzmy, prawników pochodzenia żydowskiego, ale bardzo dawno już spolonizowanej i jakby blisko jakby powiązanej i pracującej na rzecz polskiej arystokracji. To ta polska arystokracja jakby i te powiązania arystokratyczne pozwoliły mu zaistnieć w tym świecie, powiedzmy, no, w tym tak w wielkim świecie, który podówczas nie był wcale taki wielki, w związku z tym osoba, która tam odróżniła się, wyróżniła, właśnie zabłysnęła chociażby właśnie takim nietypowym wyglądem, a połączonym z błyskotliwą inteligencją, miała szansę, żeby w tym świecie dość szybko i w bardzo młodym wieku się jakby zaznaczyć, dać się poznać. I to wówczas jakby wystarczało, żeby, no, mieć, docierać do takich osób, nie wiem, jak Joseph Conrad, powiedzmy. No był jego przyjacielem, zdaje się nawet. Tam, no, były, blisko się znali, ale też jakby, no, tutaj jakby wśród jego znajomych, no to, którzy jakby są wymieniani w różnych miejscach, no to są osoby, no, z ówczesnej światowej czołówki. Gdyby tak nie było, to nie można było mu przepisać właściwie tych wszystkich jego
cudownych umiejętności, bo one wynikają właśnie z tej umiejętności nawiązywania przezeń kontaktów w kręgach wpływowych i tutaj jakby zapomina się zazwyczaj, że o jego bardzo bliskich i takich jakby pozornie sprzecznych relacjach z Kościołem, bo on jednocześnie był wiązany z masonerią, czy wolnomularstwem, kto woli, czy instytucją kojarzoną raczej z antyklerykalizmem, prawdę mówiąc, a jednocześnie był przez pewien czas w nowicjacie u jezuitów, czyli jakby jego miejsce w takim wielkim sporze, powiedzmy, że między światem świeckości i światem Boga i Kościoła było bardzo specyficzne, tak? On był głęboko wierzącym katolikiem i że tak powiem, co w niektórych środowiskach wręcz ukrywał, tak? Co niektórych po prostu dziwiło, że on chodzi sam z siebie do kościoła i się tam modli, tak? Co w przypadku... To tak, ale to były inne czasy i inny katolicyzm i zestawianie tego z tym, co jest dzisiaj, szczególnie w tym polskim wydaniu. Powiedzmy sobie szczerze, dużo bardziej hardkorowy niż współczesny, nawet, że tak powiem... No tak, ale jednak to była inna epoka i tego rodzaju dyplomacja, którą on uprawiał, prawdopodobnie w jakiś sposób się z tym łączyła. Ja chciałem tutaj dodać, no bo też odbyłem pewne lektury mam za sobą, to jego studia za granicą bardzo były istotne w jego karierze w Anglii i we Francji. Bardzo wcześnie zrobił doktorat i w zasadzie był w tym gronie późniejszych, wybitnych polityków jednym z ich kolegów. Było coś takiego, że dla niego było rzeczą normalną, że się do tych kolegów jakby zwracał, bo z nimi był na stopie koleżeńskiej jeszcze z czasów edukacji. Jakby tak próbować przybliżyć, oczywiście tut proportion garde, to ja bym taką tutaj zaryzykował tezę, że to jest taka osoba, która ma pewne cechy Radka Sikorskiego, choć oczywiście to zupełnie inna osobowość, ale wykształcony tam, mówi świetnie po angielsku i tak dalej, i zna mnóstwo ludzi, a jednocześnie Stanisława Obirka, który jest takim człowiekiem o tej przeszłości zakonnej, ale takiej bardzo intelektualnej, że gdzieś tak jakby połączyć tych dwóch panów, to możemy sobie wyobrazić trochę chyba tę osobowość Rettingera. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, tak sobie próbuję to. Oczywiście porównywanie, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego z Romanem Dmowskim, oczywiście, że tak powiem, można tam przeprowadzać. A nie, to już bym wolał w te rejony nie wchodzić. Ale to jednak rzeczywiście, Rettinger był jednak, wydaje mi się, że on jednak był taką osobą w jakimś tam sensie jedyną w swoim rodzaju, tak? Tutaj także dlatego, że on jakby jednak spędził gro swojego życia za granicą, właśnie funkcjonując i wpływając na różne procesy polityczne, o tym pewnie będziemy jeszcze trochę rozmawiać, na różnych etapach swojego życia, w różnych miejscach i najczęściej właśnie, jak już tutaj starałem się wielokrotnie powiedzieć, z tego tylnego siedzenia i to jakby, wykonując tą funkcję tej właśnie tej tak zwanej czy wprost po prostu tej szarej eminencji, zresztą często się wobec niego po prostu używało tego określenia czy pojęcia. Być może on też zdawał sobie sprawę, że on właśnie nie jest typem przywódcy politycznego w typie nowoczesnym, tak? Czyli takiej osoby, która jest w stanie wzbudzić jakieś uczucia z tych takich zwolenników, dzisiaj pewnie wyborców po prostu, a kiedyś po prostu zwolenników narodowej demokracji, Piłsudczyków, Sikorszczyków, no to byli przywódcy, którzy potrafili pociągnąć za sobą te tak zwane masy, tak, takie czy inne, które przekładały się na ich wpływ polityczny. Natomiast w jakimś sensie Rettinger był jednak osobą, która wymagała, czy
potrzebowała takiego polityka, który jest w stanie pociągnąć ze sobą masy, żeby uzyskać na te masy, czyli na po prostu na politykę wpływ. Czyli on raczej nie miał i zdawał sobie z tego sprawę takich umiejętności, żeby sam stać się takim samodzielnym przywódcą. Także no, nie nadawał się na twarz ruchu. Mógł być znakomitym doradcą, mógł być strategiem, ale takim właśnie pozostającym w cieniu. Tak przynajmniej jak ja patrzę, z kim się wiązał i jakie było jego znaczenie. No to jego znaczenie było spore. Jeżeli ciągniemy jakieś porównania z Polską, to być może polskim politykom brakuje takich ludzi, którzy mieliby wiedzę, kontakty i umiejętności, a jednocześnie jakby no, wspomagali jakoś swoimi tymi umiejętnościami w trudnych sytuacjach przywódców naszego kraju, no ale to może o tym nie wiem. No właśnie, to teraz ja pamiętam, że w którymś momencie ten konflikt z Piłsudskim na tyle się jakoś, mimo że było pewne pokrewieństwo ideowe, no zdecydowanie bardziej niż z Dmowskim, na tyle się zaognił, że Rettinger musiał, że tak powiem, szukać szczęścia gdzie indziej. Wiele lat mieszkał w Meksyku, tam zresztą pełnił też dosyć istotną rolę, ale to zostawmy. I potem spiskował, przyjeżdżając do Warszawy już po śmierci Piłsudskiego, próbując budować no, taką alternatywę dla rządów sanacji, prawda? Gdzieś tam były takie spotkania, generał Sikorski był tą twarzą tego ruchu. To była skomplikowana dosyć rozgrywka, bo rzeczywiście tutaj, oczywiście raczej tutaj znowu trzeba jakoś też znać jakieś tam proporcje. No, Sikorski był jednym z przywódców tak zwanego Frontu Morsz, ale to też to środowisko, powiedzmy, antypiłsudczykowskie, ale jednocześnie nie będące narodową demokracją, która miała, to była tak stanowiła taki troszeczkę odrębny świat polityczny, powiedzmy, że takich centrowych polityków, no tak to nazwijmy, no tych polityków tam w okresie między innymi była spora grupa. Oni też szukali swojego miejsca, no właśnie w jakimś sensie pomiędzy tymi dwoma wielkimi, porządkującymi scenę międzywojenną, no już od pewnego momentu też po prostu trumnami dwóch wielkich twórców tych ruchów, czyli Piłsudskiego i Dmowskiego, bo oni przecież obydwaj zmarli w okresie międzywojennym. I tutaj no, wyłaniała się trzecia siła i trzeba tutaj pamiętać, ta trzecia siła miała jedną, że tak powiem, tak naprawdę miała potencjał na bycie siłą pierwszą, bo był to mianowicie ruch ludowy, o którym tam zazwyczaj jesteśmy skłonni zapominać, że, no, że tak powiem, to było państwo, kraj, w którym elita liczyła grubo poniżej około 200 tysięcy ludzi, może osób wykształconych, których można zaliczyć do takiej tego. Ileś tam robotników, jakąś tam, ileś tam ludzi mieszkających w miastach, ale największą grupą społeczną byli po prostu chłopi, rolnicy, nie będący ziemianami, no tak to nazwijmy, którzy walczyli o swoje prawa polityczne. No i tutaj jakby to była ta siła, która w gruncie rzeczy dawała tej grupie, o której teraz rozmawiamy, no, przełożenie na władzę w każdym kraju demokratycznym. To jest oczywiste. Że... No tak, ale Polska nie była krajem demokratycznym w tamtym czasie, w związku z czym tego przełożenia nie było, bo no, były rządy sanacji. Było, bo ponieważ toczyła się walka polityczna, bardzo zresztą brutalna, przecież padały w niej ofiary śmiertelne i nie mówię tutaj wyłącznie o zamachu majowym po prostu, tylko chociażby o strajkach chłopskich. Tak, i strzelaniu do ludzi, co sanacja więc to było, że tak powiem, już nie opowiadając się dzisiaj po żadnej ze stron w tym sporze, bo oczywiście jak każdy w takiej sytuacji, obie strony miały jakieś tam polityczne argumenty. Ja raczej jestem z rodziny, tak powiem, o tradycjach piłsudczykowskich, a to nie znaczy, że dzisiaj bezkrytycznie podchodzę do rządów sanacji, tak? No ale to już odłóżmy te osobiste jakby
że tak powiem, konotacje moje na bok, no nie ulega mojej wątpliwości, że tak naprawdę, że jakby Polska zmierzała w sposób naturalny do jakiegoś rozwiązania, w którym po władzę sięgnąłby ruch chłopski, tak? Bo ten ruch chłopski przecież był rozbity i się właśnie jednoczył w okresie międzywojennym, uzyskał swoich przywódców, no, oczywiście sanacja wyeliminowała największego z tych przywódców, czyli Wincenty Witos. Tak, z gry, który był przecież... No, Bereza Kartuska służyła do tego między innymi, żeby... No, raczej proces, przede wszystkim proces brzeski, później Bereza Kartuska to już takie troszeczkę inna. To już nie wchodząc tutaj w szczegóły, że tak powiem, polityki represyjnej obozu Piłsudskiego, a później tak zwanego reżimu pułkowników. No, w każdym bądź razie no, to niewątpliwie było państwo polskie rządzone przez Polaków, natomiast no, troszeczkę tutaj te standardy demokratyczne były nie za bardzo stosowane i to z tym się niestety pogarszało, a nie poprawiało, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu. Natomiast jednocześnie trzeba właśnie zauważać i doceniać w jakimś sensie, no właśnie rozwój tego ruchu chłopskiego, nawet jeżeli znowu możemy mieć takie czy inne krytyczne opinie pod adresem polityków tego ruchu, no w tym ruchu wyrasta ten drugi, mniej znany, ale też ważny i polski polityk okresu II wojny światowej i okresu tuż powojennego, czyli Stanisław Mikołajczyk. Z którym... No właśnie, ale do tego, Staszku, Władku, do tego dojdziemy. Ja bym chciał, żebyśmy teraz takimi... No, tak, ja tutaj dlatego to wyjaśniam, żeby przypomnieć, że to ten Mikołajczyk też nie wziął się z niczego, a jego konflikt i konflikt Rettingera z ludźmi wywodzącymi się z okresu sanacji też nie wziął się z niczego. Oni się nie pokłócili tam w Londynie, tak? Oni się już kłócili i to była bardzo... taka zapiekła jednak zapiekły polityczny spór i w jakimś sensie jakby te dzisiejsze nasze opowieści, jak tutaj było słodko i nagle przyszedł PiS z PO i zaczęli się kłócić, to jednak dla historyka to jest trochę śmieszne, tak? W okresie międzywojennym. No tak, tak, wtedy było dużo osób. Zapiekła nienawiść, też ludzie ze sobą mimo wszystko rozmawiali, ale też jakby no, polityka była podbita niejako brutalną walką tych obozów i to co najmniej kilku obozów. Nawet ja rozumiem, że gdyby obozów. Tam te standardy stosować, to panowie Tusk, Hołownia, Kosiniak-Kamysz by już stali przed sądem, a może mieszkali w jakimś odosobnieniu, prawda? Gdyby to było, ale ewentualnie za granicą. Na emigracji w Pradze. Tak, tak. No więc popatrzmy na to dzisiaj. Ja nie chcę tutaj gloryfikować obecnej władzy, która w wielu sprawach robi wrażenie takie trochę, powiedziałbym, osobliwe, bardzo eufemistycznie do tego podchodząc, ale no, na razie my możemy tu sobie rozmawiać. Teraz chcę powiedzieć o rzeczy, która mnie zafascynowała, że to jest taka jakby przygoda. Mianowicie doczytałem, że dla Rettingera to ta druga wojna, która była oczywiście fatalna pod wieloma względami, 6 milionów polskich obywateli zginęło, ale no, trwała walka o to, żeby jakoś próbować tych Niemców pokonać. Jest rok 40. Generał Sikorski, który był odsuwany przez Piłsudczyków na boczny tor, prawda, we Francji sformował polską armię, ale przez to, że Francuzi tam niespecjalnie jakoś dzielnie wojowali, ten generał nasz z tą polską armią został otoczony i niewiele brakowało, by wpadł w ręce Niemców. I teraz jest taka legenda, a może to jest prawda, to chciałem, żebyś ty to ewentualnie poprawił, to co ja powiem, że Rettinger biegnie do Churchilla, Churchill właśnie objął władzę i mówi: słuchaj, jak mi dasz samolot, to ja polecę do Francji, tam jest taki polski generał, który stworzy tutaj armię, która będzie broniła Wielkiej Brytanii, jak będzie Hitler chciał tutaj nas najechać. Dawaj samolot i za chwilę ci go przywiozę. No i leci Rettinger tym samolotem i ratuje Sikorskiego, wyciąga go z tego okrążenia, bo by się to źle skończyło i rzeczywiście Sikorski zostaje szefem, że tak powiem,
i politycznym, i wojskowym, i postacią właśnie taką, o której mówiłeś, twarzą ruchu takiego niepodległościowego, a Rettinger jego prawą ręką. No to jak to było? Czy ta legenda to legenda, no, czy tak było naprawdę? I legenda, i nie legenda, tak? Bo to jak już powiedziałem, no, Rettinger kręcił się w tym środowisku, w którym się kręcił Sikorski już w okresie międzywojennym. Nie Radek, tylko Władysław, generał. Tak. Sikorski, Władysław, tak? A ich znajomość chyba datowała się jeszcze z okresu I wojny światowej, tak? Mógł do niego mówić Winstonie, prawda? To tak. Chyba tak. Więc i co więcej, co jest też istotne, Rettingera bardzo lubiła żona Sikorskiego, więc on jakby był też jakby takim w szerokim sensie nie tylko politycznym doradcą, ale członkiem takiego rodziny, to może za dużo powiedziane, ale takiego osobistego otoczenia generała Sikorskiego, czyli taką osobą, której Sikorski ufał jakoś, no także osobiście, no także takim, że tak powiem, bardzo prywatnym sensie, tak, nie tylko politycznym. Także to jakby, on tutaj jakby przekraczał pewną granicę tej relacji czysto politycznej, doradcy, współpracownika. Czyli był też przyjacielem domu, prawda? Może byłoby dobre określenie, tak, i jakby, i tutaj już żeśmy troszeczkę zarysowali te spory i oczywiście, no, mówiąc nieładnie, jak Francuzi za pomocą swoich wpływów zamienili w gruncie rzeczy u sterów władzy. No tam powiedzmy, że nie aż tak do końca, ale w dużej części tak, ekipę międzywojenną na nową ekipę złożoną z ludzi frontu Mors, z grubsza rzecz ujmując, i ludzi, którzy ją Francuzi postrzegali być może jako sobie dużo bardziej bliskich. No bo no, Sikorski w okresie międzywojennym był, oczywiście Polska miała sojusz z Francją i ekipa sanacyjna także współpracowała z Francją i Francja wypowiedziała wojnę w obronie Polski, chociaż niespecjalnie chętnie, ale to już jest zupełnie inna historia. Natomiast niewątpliwie, jak gdyby Francuzi mogli wybierać, to by wybrali jednak Sikorskiego niż Piłsudskiego jako władcę kraju nad Wisłą. Czyli krótko mówiąc, no, sytuacja była taka, no to są znane sprawy, no, nie wszyscy Sikorszczycy byli w stanie jakby przejść do porządku dziennego i jakby nie mścić się za swoje, powiedzmy, mniej lub bardziej wyimaginowane krzywdy. Tutaj postacie generała Izdora Modelskiego i ministra Stanisława Kota, czyli osób, które były bardzo wpływowe w otoczeniu Sikorskiego, a które były, no, delikatnie mówiąc, ogarnięte, no, niechęcią, to byłoby za mało powiedziane, do przedwojennej ekipy. No, w związku z tym duża część... No, Piłsudczycy zostali zesłani na tę wyspę, tak? Gdzie tak, byli... No, to, że tak powiem, też trzeba pamiętać, że to była armia, która miała, że proporcja oficerów do żołnierzy, to już był problem, to już był problem we Francji, chociaż on był tam mniejszy, bo tam można było troszeczkę polskich obywateli spośród robotników pracujących w przemyśle francuskim po prostu powołać pod broń, co już Wielka Brytania nie była takim krajem, do której Polacy jeździli do pracy, tak, do Francji jak najbardziej. No, tam Edward Gierek wtedy, zdaje się, był. No, on akurat w Belgii, ale... No, ale niedaleko. To niedaleko, tak. No, też jakby nie gardzono też ochotnikami polskimi, którzy wcześniej się zgłosili do wojny z Hiszpanii. Też tacy ludzie tam trafiali, powodując pewne problemy polityczne. A to już wchodzimy tutaj w szczegóły i problemy polskiej armii we Francji. Już nie będziemy tutaj wchodzić, dlaczego ta armia w sumie, no właśnie, nie udało się jej w optymalny sposób przerzucić do Wielkiej Brytanii, dlaczego, to już nawet z historii mojego własnego dziadka, że tak się wyrażę, który, brygada podhalańska, która walczyła pod Narwikiem, a on walczył w jej składzie, to on, jego wywieźli do Francji, tam go Niemcy capnęli i wsadzili do obozu jeńców, a jego
Ajuki pojechały do Wielkiej Brytanii. W związku z tym można po latach odzyskałem pamiątki po dziadku, że tak powiem, w postaci jakiejś chusteczki mojej babki, tak? I tego typu rzeczy. A cała reszta została przez kolegów oczywiście jakoś tam zużytkowana już w epoce, że tak powiem, kiedy te rzeczy były bardziej potrzebne, jakieś ubrania czy buty i takie jasne rzeczy. Władku, czyli rozumiem, że mogło tak być. Przepraszam, bo ja popadłem w jakąś taką rodzinną dygresję, a rzeczywiście miałem mówić o tym samolocie i rzeczywiście sytuacja była tego rodzaju, że no waliła się Francja no prosi o łaskę w jakimś sensie Hitlera, Hitler jest skłonny tej łaski Francji pobitej udzielić, co oznacza, że Wielka Brytania stoi wobec decyzji, zresztą było parę interesujących filmów dotyczących i prac, że tak powiem, dotyczących właśnie tej decyzji, jaką wówczas podejmuje Wielka Brytania, czy właśnie samodzielnie walczyć z Hitlerem, czy też próbować się z nim dogadać. Wygrywa właśnie ta frakcja kojarzona z Churchillem, która mówi, krew, że pot i łzy. Ale wygramy. Wybieramy ten krew po tym. No i tutaj jakby w zasadzie jedynym realnym sojusznikiem, chociaż raczej właśnie takim symbolicznym, bardziej niż rzeczywistym, to tutaj był ten generał Sikorski, który wbrew pozorom jednak Brytyjczycy o naszym istnieniu jednak wiedzieli. No, byliśmy ich sojusznikiem, aczkolwiek oczywiście traktowanym dotychczas raczej marginesowo, tak? No i w tej sytuacji nawet taki generał Sikorski i jego tam powiedzmy dwie dywizje i parę okrętów wojennych, to zawsze było coś i ci lotnicy, o których tutaj lubimy wspominać, których jednak Brytyjczycy uważali, że da się ich wykorzystać, tylko najprawdopodobniej nie indywidualnie, nie w grupach, tak, bo oni się bali, że Polacy doprowadzą do bałaganu i bardzo skomplikowanym, precyzyjnym systemie, że tak powiem, ostrzegania lotniczego, ale to jakby tu już nie wchodźmy. Ale to jest inna sprawa i okazało się, że polscy piloci byli świetni. Ale chodźmy o to. Świetni, ale byli niezdyscyplinowani. To było, no tak, ale na wojnie czasem trzeba wykazać się brawurą, bo wtedy się wygrywa, tak? Napoleon też tak wygrywał. Oni właśnie wygrali dlatego, żeby byli dobrze zorganizowani, a brawurę to tam... Ale wszystko jedno. Na pewno w tej sytuacji Rettinger pomógł w tej całej sprawie, ułatwił te, dzięki swoim kontaktom i powiązaniom w brytyjskich elitach tą całą misję. Natomiast no to było oczywiste, że dla Brytyjczyków w takiej sytuacji nawet tacy sojusznicy jak Czesi, de Gaulle, czy właśnie Polacy, to byli na wagę złota. Później oczywiście pojawiają się... Pobiegł do Churchilla, powiedział Winstonie, dawaj samolot, poleciał do Francji, powiedział Władek, wsiadaj, przywiózł go i powstała ta polska armia Wielkiej Brytanii. Zrucza, można to w pewnym uproszczeniu tak powiedzieć. On tutaj pomógł i to oczywiście przełożyło się na jego pozycję już w Wielkiej Brytanii. I to nie tylko na jego pozycję w układzie Polska, Wielka Brytania, bo tutaj oczywiście on tym doradcą był i też jakby w różnych, trzeba pamiętać, że Sikorski po prostu nie mówił po angielsku. I w takich najbardziej zaufanych też takich, bo to przecież ta polityka wtedy znowu, to nie było tak, że przychodził tam powiedzmy Sikorski do Churchilla, oczywiście były takie oficjalne spotkania, kiedy obaj panowie się spotykali w otoczeniu całych tłumów jakichś pomocników, adiutantów i odbywało się oficjalne spotkanie protokołowane i tak dalej, ale bardzo wiele rzeczy, wiele ważnych politycznych spotkań to było w jakimś eleganckim hotelu w Londynie, Luncheon, to się pisało wtedy, a nie lunch, i tam jedzono jakąś solę i zapijano jakimś winem i prowadzono jakąś rozmowę taką, no to tutaj jakby taka osoba, która jakby była w stanie
tłumaczyć, uczestnicząc w tej rozmowie też merytorycznie, to była na wagę złota z punktu widzenia. No i Józef Rettinger znalazł się w doskonałym miejscu, do którego był niejako stworzony. W sensie, tak. I jakby był stworzony do tego, bo wtedy jakby używając pewnego takiego górnolotnego określenia, stolicą wolnej Europy na jakiś dłuższy czas stał się Londyn. Tam było sporo polityków z różnych krajów, bo jeszcze zapomnieliśmy, że tutaj oczywiście są jeszcze Norwegowie, którzy zostali w międzyczasie napadnięci, i tutaj rodzina królewska norweska i rząd norweski też się udał, ewakuuje, są Belgowie, są jacyś Hiszpanie, licho wie kto, nawet Niemcy jacyś antyhitlerowscy się tam, czy też Żydzi, którzy uciekli z Niemiec, stanowiący przed wojną, będący członkami niemieckiej międzywojennej elity i różne inne takie interesujące postacie w tym czasie w Londynie mieszkają. Często są to też politycy wysokiego szczebla, którzy po prostu się koszmarnie nudzą, tak mówiąc między nami, tak, bo nie mają, normalnie urzędnik przetwarza jakieś masy papierów. Oczywiście nadal istnieją jakieś urzędy, nadal jakieś tam papiery są przetwarzane, oczywiście w przypadku polskich to nawet całkiem tego jest sporo, ale to nie ma się nijak do zarządzania realnym państwem, bo to są wszystko rządy emigracyjne. No tak, czyli one są takie troszkę teoretyczne, prawie że wirtualne, no, ale ja bym chciał przyspieszyć. I nie teoretyczne, jakby i ci ludzie, co jest istotne, oni zaczynają się w tych hotelach, klubach spotykać, rozmawiać o Europie powojennej, rozmawiać o relacjach i mają też czas na takie jakby, powiedzmy sobie, myślenie strategiczne, bo najczęściej problemem w zarządzaniu czymkolwiek jest tak zwana bieżączka, tak? Jakby człowiek musi podejmować dziesiątki różnych drobnych, często absurdalnie jakiś, że tak się wyrażę, decyzji o zakrzywieniu ogórka w jakimś zakładzie rolnym podległym pod władzy państwowej, jaki jest dopuszczalny, jaki nie, i to też nie jest wcale zmyślony przypadek, to akurat wywodzący się z praktyki biurokracji sowieckiej. No więc to tak. To zdaje się, że Unia Europejska też jakieś normy chciała wprowadzić, nie wiem czy wprowadziła, może to są anegdoty ośmieszające co do kształtu banana, co do tego, które stworzenia są jeszcze rybami, a które zwierzętami. Francuskie banany mają inny kształt niż banany amerykańskie. No, jasne, ale drogi Władku, zostawmy to, bo chciałem, żebyśmy teraz powiedzieli o najważniejszej rzeczy, która zmieniła w ogóle bieg historii. 22 czerwca, plan Barbarossa, Hitler atakuje swojego sojusznika Hitlera. To jest game changer, tak? Bo ci Polacy tam w Wielkiej Brytanii no, służyli do tego, żeby wspomagać Brytyjczyków, żeby się bronić przed Hitlerem. Naraz się okazało, że się pojawia sojusznik, potencjalny sojusznik, dużo potężniejszy. No w ogóle nie ma co porównać Polski ze Związkiem Radzieckim tamtego czasu, tak? Przez tenże Związek Radziecki i przez Niemcy. No tak, no ale Polska tak czy inaczej była mniejsza, słabsza. No potencjał rosyjski, czy radziecki, czy sowiecki, jak go nazwał. Dochodzimy do odwiecznego problemu, że tak powiem, relatywnie silnego państwa położonego między dwoma dużymi. Dwoma potęgami, tak. No i Polska, która przez chwilę była tą przyczyną, czy takim pretekstem do wybuchu II wojny, chociaż też są spory, czy ta wojna wybuchła w Europie, czy nie wcześniej tam gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, ale to też nie wchodźmy teraz w tej chwili w te spory. Robi się tak, że ten sojusznik, który zresztą pomógł wygrać bitwę o Anglię, prawda, ci lotnicy fantastycznie walczyli, naraz się okazuje z lekka kłopotliwy, ponieważ no jednak połowę polskiego terytorium Rzeczypospolitej przedwojennej zajęli Rosjanie, tak? Czy Sowieci, jak zwał, tak zwał. I teraz co się dzieje? Ja bym chciał pokazać klip, który ty skomentujesz. I w tym klipie występuje nasz bohater.
i ty powiesz właściwie, co się stało. Ja tylko rzuciłem, że tak powiem, kierunek i poproszę naszą realizatorkę, żeby puściła ten krótki fragment, w którym będzie widać Józefa Rettingera. Asiu, poprosimy o projekcję. Jako że materiał jest niemy, to możemy w trakcie rozmawiać. Jeśli Władku możesz komentować, to bardzo proszę. No co my teraz... W największym skrócie mówiąc, no, wybuch wojny jest, rzeczywiście zmienia sytuację. O, kogo widzimy w tej chwili? To jest Rettinger wysiadający z samolotu na lotnisku w Moskwie, jak sądzę. I witający. Tak, chyba. Tak chyba właśnie jest. To jest prawdziwy Józef Rettinger. To no mów dalej. No w każdym bądź razie wiadomo, że rzeczywiście napaść Hitlera na Związek Sowiecki powoduje taką sytuację, że Brytyjczycy zyskują automatycznie niejako bardzo poważnego sojusznika, który jest, no, jest rzeczywistym mocarstwem. No i mogą tutaj podjąć, tak, że tak powiem, podejmują natychmiast, że tak powiem, grę. Znaczy właściwie tak naprawdę to oni już tą grę z tymi Sowietami usiłują od dłuższego czasu podejmować i tam są różne ich pod adresem Stalina propozycje Churchilla jeszcze poprzedzające. Ten, oczywiście Stalin nie był tym zainteresowany tak naprawdę, natomiast no, sytuacja na nim to wymusza, no i no, też wymusza pewne porozumienie, tak, między nowymi sojusznikami, także między samym Stalinem, a dotychczasowymi sojusznikami Brytyjczyków, czyli jak tutaj na tym przykładzie obserwujemy, między stroną polską i stroną czechosłowacką. Jak wiadomo, w przypadku czechosłowackim tutaj jakby wiadomo, że dochodzi do długo, długo wcześniej do zajęcia i rozbioru Czechosłowacji przez Niemcy, powstania państwa słowackiego i tego protektoratu Czech i Moraw. Ale generalnie... no, powiedzmy tutaj, że Polska w tej sprawie zachowała się nieco nieroztropnie, używając eufemizmu, ponieważ była tym państwem, która wespół z Hitlerem rozebrała Czechosłowację, przy czym... powiedzmy sobie szczerze, że myśmy tam... zdobyli parę kilometrów kwadratowych. Chodzi, bo teraz musielibyśmy wejść w spór o Zaolzie, jak Czesi się zachowali z kolei w roku 20, ale to już zostawmy. No, no, przyczyny są różne, wiadomo, historyczne zaszłości, ale faktem jest, że legitymacja czy pewnego rodzaju takie polityczne uzasadnienie dla agresji Hitlera tam w jakimś stopniu było oferowane przez sanację, która trochę nieroztropnie... Rzeczywiście spór tutaj był jakby duży, były rzeczywiście różnice poglądów, jeżeli chodzi o polskie wojsko tak naprawdę i polityków. No i generalnie wojskowi uważali, że delikatnie mówiąc, bez Czechosłowacji wojny z Niemcami się nie da wygrać. Więc uważali, że jednak potrzebny jest sojusz wojskowy polsko-czechosłowacki. Była też przez dłuższy czas bardzo ścisła współpraca wywiadowcza między Polakami a Czechosłowakami. Niestety to się wszystko rozbiło ze względów politycznych i to nie tylko z winy strony polskiej, bo my zazwyczaj tutaj walimy się we własne piersi trochę słusznie, ale też zapominamy, że polityka czechosłowacka wobec Polski była również. Czechosłowacy uważali Polskę za państwo sezonowe, a siebie nie wiedzieć czemu uważali za trwały element. Okazało się, że przyganiał kocią Gronkowi, niestety jakby i tutaj można rzeczywiście złożyć bardzo wiele na kart osobistych cech przywódców obydwu krajów, którzy się po prostu nie lubili, tak? W jakimś sensie nie ufali sobie i zarówno duet Masaryk-Benesz, jak i Piłsudski i jego następcy no po prostu nie mieli tak zwanej chemii i tutaj jakby już przeskakując do
do Rettingera, to nie, być może też nie przypadkiem, że oni lecieli tym jednym samolotem. Rettinger był wielkim zwolennikiem sojuszu polsko-czechosłowackiego, właściwie przekraczającego granice już sojuszu, a zmierzającego ku konfederacji tych dwóch krajów. I jego rozumowanie geopolityczne było takie, że w tym miejscu Europy pomiędzy Niemcami i Związkiem Sowieckim nie ma miejsca na dwa skłócone narody zachodniosłowiańskie, właściwie trzy, bo jeszcze trzeba o Słowakach pamiętać, i że te kraje trzeba połączyć, bo trzeba połączyć ich potencjał i uczynić z nich takie silne państwo. Oczywiście to była konstrukcja, że tak powiem, intelektualna i być może słuszna i właśnie dyskutowana w tych klubach i nawet też jakby prowadzono też już bardziej poważne rozmowy na ten temat, ale niestety towarzysze radzieccy szybko się zorientowali, że ten plan to jest nie tylko przeciwko Niemcom skierowany, ale też przeciwko nim i blokuje im dojście do Europy, więc w związku z tym zrobili wszystko, żeby całą ideę Federacji Polsko-Czechosłowackiej czy Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej storpedować, co nie było zresztą specjalnie skomplikowane, bo jak wiadomo, polscy politycy specjalnie nie chcą, nigdy nie byli zwolennikami za bardzo tego typu, a przynajmniej duża część polskich polityków nie była zwolennikami tego typu rozwiązań. Natomiast no rzeczywiście można tylko ubolewać nad tym, że nie udało się naszym sojusznikom nas zmusić do współpracy, bo przecież Francuzi na głowie stawali, żeby pogodzić Polaków z Czechami, ale niestety najpierw zachowanie Czechów w roku 20, a potem nasze posunięcia równie sympatyczne w 38. No, skłóciły nas, już nie wchodząc oczywiście, jaka wówczas była większość ludności na Zaolziu, no była Polska oczywiście. No tak, ale to nam tłumaczy trochę, dlaczego w tym samolocie byli Czesi i Polacy, dlaczego polecieli razem, ale dlaczego polecieli do Moskwy, kto o tym zadecydował i właściwie po co i co tam robił Józef Rettinger. Czy możesz to wyjaśnić? No, polecieli do Moskwy, no bo Polska i Rosja przywróciły właściwie stosunki dyplomatyczne w tym okresie i nawiązały krótką, ale no współpracę polityczną, no bo Rosja poniekąd znalazła się w sytuacji jakoś tam porównywalnej do Wielkiej Brytanii czy państw Zachodu w roku 40, tak? No, wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. Tak, ale też jakby Rosja dostawała wtedy po prostu niemożliwy wręcz łomot, za przeproszeniem, od Wehrmachtu i to wszyscy przyglądali się temu i to teraz nawet jak się ogląda te filmy z tego okresu, no jakieś takie niemieckie tankietki właściwie gromią te wielkie, olbrzymie już wtedy, dużo bardziej chyba technologicznie nawet bym powiedział, rozbudowane czeskie, przepraszam, sowieckie czołgi, które tam się palą dziesiątkami, no bo po prostu to wojsko jest sowieckie, jest bardzo źle dowodzone, ci ludzie nie potrafią obsługiwać tych swoich czołgów, są niedoświadczeni i, że tak powiem, a poziom, że tak powiem, no, kierowania tym wojskiem jest na poziomie dramatycznym, no i niemieccy, no, myśmy też się o tym przekonali niestety w 1939 roku, wysokiej klasy, jakby fachowcami byli ówcześni oficerowie Wehrmachtu i jaką przewagę dawała im właśnie no, ta przewaga w dziedzinie po prostu profesjonalnych umiejętności wojskowych, tak, i użycia tych wszystkich sił w sposób optymalny. W związku z tym de facto Sowieci mieli przewagę teoretycznie. W ilości tych żołnierzy, czołgów, samolotów, a i tak dostawali baty. Dostawali jeszcze, tak powiem, długo, a była to, przypomnę, wojna błyskawiczna, więc coś, co się dzieje długo na wojnie błyskawicznej, to są olbrzymie straty w ludziach, idące w miliony żołnierzy. No i Stalin po prostu był w panice wówczas i nawet znowu pomoc i dogadanie się z Polakami. Znaczy, oczywiście wszyscy pamiętamy, co Stalin miał, mówiąc tak. Na sumieniu.
Ale wtedy nie było to powszechnie wiadomo. Kiedy Sikorski wysłał Rettingera do Moskwy jako chargé d'affaires, tak? To była ta rola. Jego rolą było stworzenie polskiej ambasady, czyli odtworzenie polskiej ambasady, bo przecież ta ambasada tam była, tak? Czyli Rettinger leci do Moskwy jako szef polskiej dyplomacji, znaczy tej niecałej, przedstawiciel polskiej dyplomacji w Rosji. Najwyższy, tak? Jakby on jakby, jego zadaniem jest nawiązać ponownie stosunki dyplomatyczne, przy czym to jeszcze nie jest ambasador. To jest chargé d'affaires, to jest niżej. Ale to jest jakby też, jakby no to jest... Ta funkcja to jest zastępca ambasadora i mający pełne kompetencje ambasadora w tej sytuacji. Czyli to jest jakby, prawdę mówiąc, formalnie rzecz ujmując, najwyższa funkcja państwowa, jaką przyszło Rettingerowi pełnić, o ile mnie pamięć nie myli, no właśnie tego, bo on jest de facto i w praktyce jakby pełni funkcję no, reprezentanta Polski przy władzach sowieckich dosyć przełomowym, dramatycznym momencie. Także tutaj jest to rola i funkcja niebagatelna. No tak, no bo się w ogóle wszystko zmienia. Ze względu na, że tak powiem, trwające negocjacje wokół układu Sikorski-Majski i jego realizacji, tak? Czyli krótko mówiąc, wypuszczenia z sowieckich więzień setek tysięcy polskich więzień i zesłania, tak, uwolnienia tych setek tysięcy Polaków przebywających wówczas w Związku Sowieckim, tak, przymusowo tam przewiezionych, już nie wchodząc tutaj w różne statusy. No generalnie rzecz biorąc, to uratowało życie dziesiątków, setek tysięcy ludzi, którzy inaczej mogliby zginąć w tych kopalniach, w tajdze, nie tajdze i tak dalej. No to niewątpliwie był bardzo istotny moment, bo to przecież nie tylko byli żołnierze, to byli ludzie zesłani, kobiety, dzieci i tak dalej. No te setki tysięcy Polaków i to dało im szansę na przeżycie. Potem ta armia wyszła no bo tam już może nie wchodźmy we wszystkie szczegóły. No tak, to już nie będziemy tutaj w armię Andersa wchodzić, poza jednym szczegółem, który jest dosyć istotny. On się, Rettinger się wówczas z Andersem osobiście zaprzyjaźnił. Oni byli już do końca swoich dni w bardzo dobrej, osobistej komitywie, co pozwala nam postawić tutaj taką, może taką powiedzmy hipotezę roboczą, że gdyby rzeczywiście ten Anders wrócił do Polski na tym słynnym białym koniu, którym podarował Stalin, to znowu Rettinger byłby jego doradcą, tak? No prawdopodobnie tak by było. I teraz co się dzieje? Rettinger przestaje być tym chargé d'affaires, tylko towarzyszy Sikorskiemu we wszystkich jego wyprawach, misjach i tak dalej. I w jednej tylko go nie ma. Mianowicie kiedy leci Sikorski, żeby sprawdzić, co się dzieje z tą polską armią na Bliskim Wschodzie i samolot wpada do morza w Gibraltarze, prawda? To jest ten moment znowu w pewnym sensie przełomowy, chociaż fatalny, tragiczny. Z jakiegoś powodu Rettingera tam nie wzięto. Zdaje się, że on był postrzegany, i popraw, jeśli się tu mylę, jako zbyt zdecydowany zwolennik współpracy ze Stalinem, a zdaje się, że ze względu na to, że ci żołnierze i Sostkowski i tak dalej, generał Sostkowski oczywiście, no byli w stosunku do Rosjan bardzo niechętnie nastawieni, to zdaje się Sikorski dlatego Rettingera nie wziął. Czy dobrze to doczytałem, czy inny był powód? To są liczne tutaj, bo to, oczywiście z tym się wiążą różne spiskowe teorie, dlaczego Rettingera nie było, że tak się wyrażę, w samolocie i że rzekomo Rettinger wiedział wcześniej, że samolot ma spaść, no, takie tam różne historie, no i oczywiście to są nonsensy. Już zwłaszcza, że tak powiem, wszelkie pomysły wiążące Brytyjczyków z tym, no wiadomo, to później
krążyło po wojnie z różnych względów. Tak naprawdę nie miało nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ trudno sobie wyobrazić bardziej probrytyjskiego polityka niż generał Sikorski, który Brytyjczyków i Churchilla się po prostu, no powiedzmy, że jeżeli powiedział, że się słuchał jak pani matki, to bym to przesadził, ale bardzo się liczył i jakby na pewno nie było w interesie brytyjskim pozbyć się takiego sojusznika, a już zwłaszcza go mordować. To jest kompletny absurd. Jeżeli już, to Sowieci mogli mieć w tym interes, ale też nie bardzo, tak powiem, można tutaj cokolwiek ustalić, czy mieli takie, prawdę mówiąc, możliwości. Też nie wchodźmy tutaj, broń Boże, w różne teorie mniej lub bardziej i analizy całej katastrofy gibraltarskiej. Natomiast czy i jakie były przyczyny, tak powiem, nieobecności? No właśnie były takie, jak powiedziałeś, no tak powiem, być może Sikorski po prostu nie chciał się, tak się wyrażę, jadąc jakby trochę to jest taka moja, powiedzmy, hipoteza, że Sikorski tam jechał, że tak się wyrażę, troszeczkę z taką misją, żeby tych jakby Piłsudczyków troszkę jakby docenić, ponieważ to wojsko, ta kadra oficerska stała się bardziej potrzebna, bo właśnie udało się trochę wyciągnąć ludzi z Sowietów i ktoś tymi ludźmi musiał dowodzić. Przecież trzeba pamiętać, że tam nie było oficerów, bo oficerów wymordował Stalin, tak? Trzeba było użyć tych oficerów, których do tej pory trzymano w różnych, że tak powiem, takich skadrowanych oddziałach oficerskich. A tam panowała, no, atmosfera, powiedzmy, no, nie we wszystkich, bo też były i frakcje sikorszczykowskie, to jakby to, cała ta polska polityka w wojsku i tam różne intrygi i grupy, to jest już odrębna, w ogóle pasjonująca skądinąd historia wiążąca się z różnymi misjami do kraju i tak dalej, to są te frakcje, tajne frakcje piłsudczykowskie, rola jego córki w tym wszystkim, to są też pasjonujące historie, które inni może lepiej niż ja są w stanie opowiedzieć. Ale to zostawiając to na boku, wówczas Sikorski chciał trochę tych, powiedzmy, piłsudczyków udobruchać i być może nie chciał im można powiedzieć tak, że Rettinger rzeczywiście należał do tych polityków, którzy był bardzo krytycznie nastawiony do sanacji, tak? Do tak zwanego reżimu pułkowników. Nie cierpiał ich, a w szczególności nie cierpiał ludzi związanych z oddziałem drugim, czyli przedwojennym dwójką, przedwojennym wywiadem, bo uważał, że władze międzywojenne używały służb specjalnych do walki politycznej ze swoimi przeciwnikami politycznymi, nie tylko z komunistami, ale też właśnie chociażby z ludźmi z frontu Morsz. Już tutaj nie wchodząc w szczegóły, czy to była prawda, czy nieprawda, takie było wyobrażenie Rettingera i Rettinger też święcie wierzył, że Piłsudczykami rządzi no, jakoś coś w rodzaju takiej piłsudczykowskiej masonerii, która pociąga za sznurki, więc też miał swoje Rettinger słabości pod tym względem. Też postrzegał tak świat, że nie tylko tutaj jest jakiś trust mózgów, ale też i po drugiej stronie jacyś podobni goście. Także tutaj można powiedzieć, że takie lekkie spiskowe teorie to popularne są też i wśród tych, którzy sami są postrzegani jako właśnie takie osoby, które są wcieleniem tego typu rzeczy. No ale to wszystko zmierza do tego, że Sikorski być może nie chciał, żeby osoba, która jest takim symbolicznym przykładem tego wpływu na niego, właśnie tych ludzi, którzy są niechętni Piłsudczykom, żeby się tam właśnie wtedy, kiedy Sikorski kazał odgrywać pierwszą brygadę i takie różne wykonywał gesty, powiedzmy, no żeby tutaj jakby nie kłuł ich w oczy, a też jakby trzeba pamiętać, że to żadna była taka dla Rettingera wielka atrakcja, żeby tam jeździć po tych wszystkich za przeproszeniem
garnizonach. No bo Rettinger był gabinetowym politykiem i dla niego tego rodzaju wyprawa to były męczące loty samolotem, a potem obcowanie z tymi zupakami, to pewnie wcale go to nie pociągało. Więc oczywiście, że jako osoba, która potrafił się znaleźć w każdej sytuacji, pewnie jakoś tam się potrafił znaleźć, ale no też jakby na pewno czuł, że nie jest tam przez wszystkie chwile widziany. To jest raz, a dwa, że no, ten Londyn, no to był jego naturalny świat, o którym tutaj już trochę rozmawialiśmy, o tych jego różnych wizjach porządku europejskiego, nad którymi on wówczas, powiedzmy, może nie tyle pracował, bo to tak trzeba powiedzieć, no to czy siedzenie, jedzenie i picie i gadanie o polityce to jest praca, no dla niego chyba tak. No tak, i niestety zginął generał Sikorski, ale ten rok 43 to jest ten taki najbardziej tragiczny w tych dziejach. Rok złych wróżb, że przywoła. Tak. Spotykają się ci przywódcy w tej koalicji antyhitlerowskiej w Teheranie, prawda? I tam zapadają decyzje ponad głowami Polaków, ponad głowami tak naprawdę, i już nie mówiąc o Polakach w Polsce, ale też tego polskiego rządu, czy polskich generałów, co do tego, że no, alianci chcą mieć Stalina jako tego sojusznika, którego wojsko walczy dzielnie i zaczyna wygrywać bo jest już po Stalingradzie, prawda? Po łuku kurskim, gdzie Hitler ostatni raz próbował mieć inicjatywę strategiczną i to mu nie wyszło, więc wiadomo, że Rosjanie mają przewagę. I teraz niech giną rosyjscy czy radzieccy żołnierze, sowieccy, a nie Anglicy czy Amerykanie. W związku z czym wujkowi Joe trzeba dać to, czego on żąda, tak? On zażądał połowy Europy mniej więcej, niestety, i mu to dano, tak? Obiecano mu, że to jest, delikatnie mówiąc, jednak troszkę, to jest takie nasze wyobrażenie, że my mamy skłonność do patrzenia na tą scenę ówczesną wyłącznie z naszej perspektywy. No, ale to jest perspektywa wszystkich ludzi, którzy żyją w tym obozie postsowieckim, to znaczy to są Bułgarzy, Litwini, Łotysze, Rumuni, Węgrzy. Też trzeba pamiętać, że tu trzeba po pierwsze podzielić te wszystkie kraje na kraje, które są sojusznikami i kraje, które są wrogami, tak? Bo no tak, ale oni się odwracali. To jest bardziej skomplikowane, bo jakby to chodzi też o status tych wszystkich krajów, czy to były kraje okupowane, czy też jak w przypadku Polski to było jeszcze coś innego. To trzeba pamiętać, że tak naprawdę podstawowa rozgrywka to się toczyła wcale nie między Stalinem a Churchillem, tylko między Churchillem a Rooseveltem. I o co to jest? No bo to byli dwaj władcy świata, ponieważ Wielka Brytania była upadającym imperium. Po II wojnie światowej to już się kurczyło, Ameryka się rozwijała. No więc o co tutaj w tej całej rozgrywce chodzi, tak? Amerykanie chcą zająć miejsce Brytyjczyków. Jako dokładnie tak. Światowy hegemon. Jaki jest ich plan? Otóż trzeba Brytyjczyków osłabić. I tutaj oni, jakim się to, jakby odtwarzając dzisiaj rozumowanie Roosevelta. To jest zawodnik w tej chory, schorowany, ale że tak powiem, też dzisiaj by już na te choroby był uleczony i by dłużej jeszcze tym światem rządził, ale wszystko jedno. On to był ten prawdziwy game changer, tak naprawdę wejście Amerykanów do wojny, którzy zresztą w tej wojnie byli już wcześniej, tak, bo oni przecież wspierali Brytyjczyków dosyć otwarcie jeszcze przed Pearl Harbor i trochę też uważa się, że popychali świadomie Japonię do wojny, no żeby dokonać tej światowej zmiany, tak, żeby przejąć rolę pierwszego mocarstwa na świecie. I z perspektywy amerykańskiej to Polska miała dwa aspekty, tak, polską emigrację w Stanach, która miała głosy. 6-7 milionów ludzi, to było sporo. No, i to było dosyć sporo i też mielibyśmy w czasie wojny wybory i tutaj Amerykanie różne gesty, takie pustosłowie propolskie uprawiali, ale w rzeczywistości Amerykanie traktowali nas jako brytyjskich sojuszników, czyli sojuszników tych graczy, których należy
osłabić. Czyli Amerykanie nie mieli jakiegoś specjalnego interesu w wzmacnianiu sojuszników swoich konkurentów. I tak naprawdę Stalin tutaj im spadł jak z nieba, bo, że tak się wyrażę, te brytyjskie różne rozgrywki, troszkę antybrytyjskie, oczywiście to byli sojusznicy, to była rozgrywka bardzo subtelna, tak? I ona jeszcze trwała grubo, aż bodaj do interwencji amerykańsko-francuskiej w kanale Suezkim, kiedy Amerykanie tupnęli nogą i pokazali, kto na tym świecie rządzi, a kto już jest upadły. Są dwa takie mocarstwa, które już się nie liczą, niestety. Ale to jest inna historia. I też, jakby, że tak powiem, natomiast my oczywiście byliśmy ofiarami tej całej rozgrywki. Stalin oczywiście też ten złowrogi geniusz to był w stanie zrozumieć, zwłaszcza, że patrzył w dużej części swoim konkurentom w karty, bo miał agenturę. Siatkę szpiegów. A zarówno w otoczeniu Roosevelta, jak i jak wiadomo, tą piątkę z Cambridge. Już pomijając już tego, że on tym agentom nie do końca ufał, więc nie do końca wierzył, ale no wszystko jedno. Miał informacje, które pozwalały, że tak powiem, patrzeć innym w karty, co bardzo, że tak się wyrażę, taką rozgrywkę ułatwia, ale to jest, nie zmienia faktu to wszystko, że Amerykanie mieli możliwości oddziaływania na swoich sojuszników i byli tutaj jakby najpotężniejszym jednak partnerem w tej rozgrywce, natomiast nie mieli jakiegoś specjalnego interesu, żeby realizować interes Polski, tak? Na przykład jeżeli chodzi o rozwiązania terytorialne i tutaj jakby jeszcze za życia generała Sikorskiego Rettinger od swojego przyjaciela, który był bardzo, no był polskim arystokratą znanego rodu Zamoyskich, który był tam, no, pełnił funkcję pomocnika attaché wojskowego w Waszyngtonie, czyli taką zupełnie pozornie nieważną, ale ponieważ miał pozycję wynikającą ze swojej jakby arystokratyczności, a Amerykanie trochę mają na tym punkcie, jako kraj demokratyczny mają pewien snobizm, w związku z tym on funkcjonował w tym najwyższych waszyngtońskich kręgach i miał dostęp do takich ludzi jak zastępca szefa sztabu amerykańskiego do spraw operacji, który znał wszystkie najściślejsze tajemnice, siłą rzeczy, bo musiał planować tę operację, więc musiał wiedzieć, o co tym Amerykanom naprawdę chodzi, gdzie ci Amerykanie będą ginąć, a gdzie jednak lepiej, żeby ginęli jacyś inni ludzie czy żołnierze, tak? I tenże oficer poinformował wprost, jaki jest plan amerykański dotyczący Polski. To było jeszcze bodaj w kwietniu czy w marcu 1943 roku, kiedy jeszcze w ogóle daleko było do spotkania ze Stalinem w Teheranie i tam było wprost napisane w tym, co uzyskał, co dowiedział się Zamoyski i o czym napisał w liście, który ja znalazłem w archiwum w Londynie, właśnie do Rettingera, tam drogi Reciu, będzie z Polską tak, tak i tak i tak i tam więcej było napisane, że zostanie Polska przesunięta, będzie granica Kerzona na z grubsza na wschodzie i granica na Odrze na zachodzie, Polska otrzyma się. Przypomnijmy tylko, co to znaczy granica Kerzona, bo to jest mniej więcej. Mniej więcej ta granica, już nie wchodząc, bo granica Kerzona nie obejmowała całej dzisiejszej wschodniej granicy Polski, ale to mniej więcej jest to, co w tej chwili z grubsza mamy. I tutaj jakby też jakby w dużej części Brytyjczycy byli skłonni uważać, że to jest taki. To zresztą był bardzo zręczny manewr sowieckiej dyplomacji, że nazwali to nazwiskiem brytyjskiego polityka, a tak naprawdę chodziło o tego. Ale to już nie chcę wchodzić, że to też była mniej więcej granica dawnego Królestwa Polskiego, czyli z punktu widzenia rosyjskiego, tego tradycyjnego, to po prostu tu się zaczynało Królestwo Polskie, czyli to Królestwo Kongresowe powstało jeszcze w Kongresie Wiedeńskim, tak jako granica, którą Rosjanie uznawali za taki terytorium Polski, takiej Polski właściwej, bo oni nigdy tak, tego... że ta Polska etniczna, właściwa, jak zwał, tak zwał, była to, właśnie na za tego tu się zaczynała, a tutaj, że tak powiem, tam jeszcze sporo, tam te kilka powiatów, czyli ludności mieszanej, które ostatecznie chyba w większości wylądowały w Polsce,
bo oni tam to chcieli zabrać, no ale no, już nie wchodząc takie tam Białystok, który był przecież powszechnie wiadomo, nie był przecież w Królestwie Polskim, tylko był w imperium właściwym, także tutaj pewne tam przesunięcia były w stosunku do tych historycznych, że tak powiem, granic, ale tutaj jakby to wszystko miało swoje te dawniejsze historycznie antecedencje. W związku z tym no, można powiedzieć też, że wielu, że tak jakby także za sprawą takiego brytyjsko-polsko-żydowskiego naukowca i dyplomaty Ludwika Luisa Namierowskiego w takim wewnętrznym przekonaniu, także brytyjskiej dyplomacji, to była taka mniej więcej uczciwa granica, tak, między Polską. Oczywiście my się z tym nie zgadzamy, ale nie możemy też jakby nie brać pod uwagę, że inni mieli inne zdanie i że Brytyjczycy nie byli tak przekonani, że Polsce rzeczywiście należą się te Kresy Wschodnie, bo uważali, że to jest teren etnicznie mieszany, że tak powiem, którym Polacy nie stanowią większości etnicznej, co to już można się znowu spierać, bo tak naprawdę stanowiliśmy na niektórych obszarach. No tak, miasta były bardziej polskie, a wieś była bardziej tamtejsza. Że Lwów był polski, a no, w każdym razie no, to jakby są, można się spierać na ten temat, natomiast trzeba brać pod uwagę sposób rozumowania elit anglosaskich, które po prostu nie miały, oczywiście nic by nie miały przeciwko, żeby ta granica była dalej posunięta na wschód, natomiast uważały, że to nie jest przyczyna, dla której należy wchodzić w spór ze Stalinem. No, krótko mówiąc, Brytyjczycy uważali, że ta Polska to jest mniej więcej była tutaj granicy na Bugu i to się Polakom, że tak powiem, należy i to jakby jest niesporne z punktu widzenia takiej jakby długiego trwania dyplomacji, czyli tylko wywodzi się z tradycji jeszcze XIX-wiecznego postrzegania tego, czym jest czym Polska jest i gdzie ona właściwie się mieści i oczywiście bez kłopotu akceptowano wszelkie propozycje, żeby tą Polskę jakby wynagrodzić za utracone ziemie na wschodzie no daleko idącymi zyskami terytorialnymi na zachodzie. No, kosztem Niemiec oczywiście. Kosztem Niemiec i też jakby no, trzeba pamiętać, że to były też ziemie nieporównywalnie wyżej rozwinięte gospodarczo, te oferowane. No tak, to były rzeczywiście, dzisiaj możemy... A inna sprawa, że potem sobie to wszystko, zobaczyć. Wszystko, ale to co się dało stamtąd wywieźli, no ale to już wszystko jest. No tak, ale to rzeczywiście są tereny ciekawe. Myślę, że jest też istotnym elementem tutaj, że Polska w tym kształcie przedwojennym tego dwudziestolecia, no to istniała przez te właśnie 20 lat. Więc oni dzieląc Europę na nowo, jakby dzielili trochę inaczej niż się przedtem to ułożyło w wyniku zresztą wojny 20 roku i tak dalej, ale to wszystko się ułożyło ćwierć wieku wcześniej. Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy dzisiaj patrząc na współczesny czas, myśleli o latach końcu lat 90., więc to było bardzo świeże. W ogóle istnienie Polski w tym niezależnym sposobie, jako suwerenne państwo, no było, zresztą dotyczy to wszystkich tych krajów tego regionu, było świeżej daty. To było. No to jakby... ja tutaj trochę bym się pospierał, a potem jeszcze wrócę z powrotem do, bo tutaj powoli zmierzamy w kierunku misji Rettingera. Trzeba właśnie, pamiętać, bo to jest wszystko wstęp do misji Rettingera z 1944 roku, żebyśmy mogli ją zrozumieć. Trzeba jednak przypomnieć, że Polska w okresie międzywojennym była krajem no, dosyć asertywnym w jakimś sensie i jakby silnie się jednak zaznaczyła i jakby zaistniała na arenie dyplomacji międzynarodowej na tyle, że no, stała się tym rzeczywiście przyczyną wybuchu wojny światowej, no tak, taką dosyć jednak powszechnie uznaną, a to za sprawą no, tego, że jednak Brytyjczycy i Francuzi, czyli no, dwa takie światowe mocarstwa, czyli krótko mówiąc dzisiaj postrzegając to, że tak powiem, no, najważniejsze światowe mocarstwa ówczesne, no, oczywiście one były trochę na glinianych nogach i, że tak powiem, bardzo osłabione pierwszą wojną światową. Ale tym niemniej, no jednak z powodu Polski traktowany jako partner jeszcze wtedy chwilowo,
jednak tą wojnę Hitlerowi wydały, tak? A Polska. No tak, ale tutaj jest cała, otwiera się dyskusja, na ile to był brytyjski podstęp, który niejako pchnął Hitlera na wschód, bo przecież gra polegała na tym, że trzeba było jakoś przy pomocy tego zaspokojania kolejnych żądań Hitlera odsunąć moment ewentualnego militarnego konfliktu. I to, że w Monachium podzielono Czechosłowację, dokonano w zasadzie rozbioru Czechosłowacji, było pierwszym takim krokiem. Polska była rzucona na pożarcie, dlatego że się stawiała, no to wybuchła wojna, bo gdyby Beck i tak dalej nie powiedzieli tutaj wyraźnie nie, no to prawdopodobnie ten korytarz by powstał, a potem Polsce by odcięli kolejne kawałki i tak dalej. Ale to ja bym to troszeczkę na to inaczej patrzył, że właśnie, bo przecież Hitler tak naprawdę, no, z perspektywy dzisiejszej był trochę szalony, miał obsesję na punkcie Żydów, na punkcie Anglików, ale najbardziej na punkcie Rosji. I tak naprawdę były takie momenty, kiedy ta Polska mogła razem z Hitlerem, no na szczęście tak się nie stało, pójść na Moskwę, prawda, tak jak kiedyś z Napoleonem. Także to jest dosyć skomplikowane. Ja znam różne teorie na ten temat, ale Polska była przez Brytyjczyków puszczona w kanał trochę. No, nie ma co ukrywać. To, że... Podstawowym błędem, znaczy to jakby jest podstawowe rozumowanie, że jednak Zachód usiłował Hitlera jakby nastraszyć, tak? I Hitler, ponieważ politycy Zachodu rozmowali w kategoriach racjonalnych, a Hitler nie. W związku z tym oni uważali, że jak go rzeczywiście postawią pod sytuacją, że będzie musiał nie, że tak powiem, walczyć z Czechosłowacją, tylko walczyć z wielkimi mocarstwami, to on się weźmie i zatrzyma, tak? A on się nie zatrzymał. I to jakby to no by tak, było. I my mamy skłonność. Szaleństwo do jego jakby spowodowało, że wszystkie te racjonalne rachuby wzięły w łeb. Pchnęli go na Polskę Brytyjczycy, to wtedy jednak nie, oni oczywiście nas wypuścili, że tak się wyrażę, w tym sensie, że nie podjęli obiecanej ofensywy, chociaż ją obiecywali, także pod wpływem informacji swojego wywiadu, że polski opór się właściwie załamał, tak? I że to nie ma sensu. Nie, zdaje się, że wiedzieli też o pakcie Ribbentrop-Mołotow, że Rosja uderzy i że tak naprawdę, niezależnie co zrobią, no wiedzieli, to wiedzieli, tak, ale tak powiem, że tak się wyrażę, a Rosja z kolei zakładała, że jeżeli Brytyjczycy uderzą, to oni jednak wystawią Hitlera do wiatru. Więc tutaj jakby są różne na ten temat tego, no ale wszystko potoczyło się, jak my to wszystko dzisiaj wiemy, ale ówcześni politycy popełniali po prostu błędy, tak? Ludzie się mylą, także wybitni w ocenie sytuacji, a na czele Wielkiej Brytanii i Francji no stali politycy, którzy jeszcze no, dzisiaj uchodzą do no, takich, no nie można oczywiście, no znowu trzeba by było tutaj jakby znowu analizować ich osobowości, dlaczego tak była, którzy po prostu nie dorośli do swojego czasu, ale właśnie zmierzając do tej, wracając do tej historii z informacją, no krótko mówiąc, Rettinger jest jedną z pierwszych osób w polskim Londynie, która wie, co tak naprawdę no się dzieje z Polską już wiosną 1943 roku, tak? No i potem czyli jeszcze... po tośmy to wszystko opowiadali, żeby zrozumieć, co było w głowie Rettingera. On był jednym z nielicznych, wysoko postawionych polskich dyplomatów, który rozumiał, że tak naprawdę Polska nie tylko przegrała kampanię wrześniową, ale tak naprawdę będzie rzucona na pożarcie Stalinowi, jeśli się czegoś nie zrobi. Prawda? Tak w skrócie można to chyba... No w każdym bądź razie... No... Trochę przechodząc do tej mojej drugiej specjalności, no w każdym wywiadzie najwyżej ceniona jest tak zwana informacja wyprzedzająca, znaczy informacja, która pozwala przywódcom państwa wiedzieć o jakby kluczowych elementach przyszłości, co pozwala dostosować swoją taktykę polityczną, bo przecież to i tutaj jakby Rettinger zadziałał właśnie jak ten wybitny oficer wywiadu, którym nie był siłą rzeczy, był osobą raczej grającą
też dla przyjemności samego udziału w tych grze. Tak? Tutaj jakby czyli... już wchodząc trochę w moje moją specjalność, że tak się wyrażę. Ja przepraszam, zapalę może jakieś światło, bo coraz bardziej zapada tutaj zmierzch i mnie. Ale to bardzo pasowało do tej gry wywiadów i tego szpiegowskiego tonu, klimatu, w który wchodzimy. Ale tutaj ja myślę, dwie interesujące rzeczy, tak? Po pierwsze, już dotyczące właśnie pewnej specyfiki wywiadu jako takiego. Po pierwsze, właśnie ten Rettinger jest takim właśnie szpiegiem we własnym zakresie, tak? Że on jakby jest takim graczem, który sobie tam gra, na których różne osoby i ma też oczywiście kontakty z różnymi osobami wywodzącymi się i będącymi przedstawicielami służb specjalnych, czy agentami służb specjalnych, ale on też jakby w tej grze uczestniczy, ale też uczestniczy na takiej zasadzie troszkę z moich doświadczeń wynika, że takie osoby, które mają takie bardzo szerokie kontakty ze służbami specjalnymi, to tak naprawdę to się troszeczkę tymi służbami bawią, często pracują na rzecz kilku służb i też właściwie te służby, to raczej one mają wpływ na te służby, a nie służby na nich, tak? Oni, że tak powiem, służby w jakimś sensie nie mają narzędzi i umiejętności, żeby tak naprawdę panować nad tego typu osobami. Ale to jest taka moja też osobista, taka, możemy o tym jeszcze porozmawiać, ale czasu na to wystarczy. A tutaj znowu ważniejsza jest ta rzecz, o której już powiedziałem. Rettinger wchodzi w posiadanie informacji, kluczowej, wyprzedzającej informacji dotyczącej losów Polski i II wojny światowej. Pragnie podjąć w tej sprawie działania, ale niestety w tym momencie ginie generał Sikorski. W związku z tym to wszystko się opóźnia, bo musi się ukształtować nowy układ polityczny, a to jest trudny proces, dochodzi do pewnego rodzaju kompromisu zgniłego oczywiście jak zawsze, czyli władze w wojsku odzyskują w pełni Piłsudczycy, w pełni, no w każdym razie obejmują Piłsudczycy w dużej części, bo przecież Piłsudczykiem, chociaż takim troszeczkę wyklętym w pewnym momencie jest generał Sosnkowski, a jakby swoje pozycje w aparacie państwowym utrzymują w dużej części ludzie związani jednak z tą przedwojenną opozycją, z której się wywodzi nowy premier, czyli Stanisław Mikołajczyk. Ja bym chciał ci tutaj przerwać, żebyśmy trochę odetchnęli, ponieważ ten bardzo długi, ale niewątpliwie potrzebny wstęp dla zrozumienia sytuacji, w jakiej się znalazł Rettinger, pozwoli nam zrozumieć, po co on poleciał w marcu 1944 roku do Polski. Myślę, że to jest ten moment, kiedy już mamy dość takiej wstępnej wiedzy i możemy zrobić krótką przerwę i zająć się jego misją. Asiu, prosimy o muzykę, a potem skaczemy do marca 44.
Dziękujemy. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się do nas tutaj dołączają. Rozmawiamy o Józefie Rettingerze, szarej eminencji polityki polskiej czasów wojny i także po wojnie, ale wtedy już na emigracji. No zresztą głównie on siedział w Londynie w czasie wojny. Doszliśmy do takiego momentu, kiedy już wiemy, że Rettinger wie, co się stanie po wojnie, wie, jak się ułożą stosunki, a przynajmniej jak planują ułożenie tych stosunków Roosevelt i Stalin, ci dwaj wielcy gracze. I z tą wiedzą musi coś zrobić. Jest jednym z nielicznych polskich polityków, którzy chcą, potrafią i mogą. Niestety nie żyje jego główny partner, jego taki no, przyjaciel i szef Sikorski. W związku z czym Rettinger musi zacząć tutaj współpracować ze Stanisławem Mikołajczykiem. No i teraz będzie nam za chwilę opowiadał o tym wszystkim doktor habilitowany, historyk, który to zgłębił i był w archiwach i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, i pewnie jeszcze w wielu miejscach i znalazł niezwykłe dokumenty dotyczące misji Rettingera w Warszawie. Tak, dla uzmysłowienia sobie, w jakiej sytuacji znalazł się Rettinger, może jeszcze powiem, że to jest trochę tak, jakby jakiś dzisiejszy polski polityk był świadom, co Biden i Putin między sobą ustalają i czy to, co grozi Ukrainie, jest tylko machaniem takim palcem przez Władimira, czy też chodzi o coś więcej, czy szykuje się nowy podział Europy, bo Amerykanie chcą Rosjan namówić do wspólnego działania przeciwko Chinom i tak dalej. No to jest mniej więcej taka sytuacja i tego wszystkiego jest świadom Rettinger, który jest, jak się wydaje, po prostu polskim patriotą i chce ratować kraj przed grożącym śmiertelnym niebezpieczeństwem. Oddaję głos Władkowi. No tak, że tak powiem, rzeczywiście tutaj wchodzenie w to, czym właściwie no, się w takich sytuacjach kierował. No myśmy to w ogóle jeszcze nie poruszyli tego, że Rettinger miał w sobie jednak taki rys osobowościowy awanturnika. Także to była nie tylko to, że on był patriotą, posiadł jakąś wiedzę. Tak wyglądał. O, tutaj pokazuję. Jest książka napisana zresztą nie przez historyka, tylko zdaje się przez polityka. Józef Rettinger, prywatny polityk. To tak przy okazji, żeby Państwo mogli zobaczyć, jak wyglądał nasz bohater. Władku, oddaję Ci głos z powrotem. No więc właśnie, no, tutaj jakby o tym było, znowu tak dużo rozmawialiśmy o tej wielkiej polityce, też oczywiście upraszczając różne rzeczy, bo to wszystko razem było jeszcze bardziej złożone i skomplikowane i że tak powiem być może nawet pozwoliłem sobie na zbyt daleko idące uproszczenia niektórych spraw, no ale to wszystko jedno. Wracając do osoby Rettingera, on wie, co będzie się działo z Polską, wie i ma zobowiązania wobec innych polityków polskich, jeżeli chodzi o tą wiedzę, też te wszystkie obciążenia i słabości, o których, że tak się wyrażę, mówiliśmy, ale też jest osobą, która po prostu lubi przygodę, no, tak to nazwijmy. Chociaż już jest, no, powiedzmy, w wieku moim, 50 paru lat wtedy, z tego co pamiętam. Ale wtedy ten wiek był uważany za taki wiek trochę emerycki. Ludzie byli schorowani, generalnie mieli siedzieć przy kominku i pić whisky i bynajmniej nie wyjeżdżać, nie wylatywać na jakieś dalekie misje. To, że Rettinger poleciał do Polski i zdecydował się skakać ze spadochronem, było czymś takim, jakby dzisiaj jakiś mocno starszy pan postanowił wziąć udział w wyprawie na Marsa. To mniej więcej tak było odbierane. No, prawda? Może zdał się zrzucić do w środku walk w Afganistanie, żeby tam przekonywać. No. Ale powinien mieć 80 lat. Około 80. No więc właśnie, no to tego typu sytuacja. I on jakby nie tylko, że tak powiem, się na taką misję poważył wprost, tak, ale w sumie ją sobie sam zorganizował. I to jest najbardziej w tym całej historii niezwykłe w jakimś sensie, bo no, prawdę mówiąc, nikt w to nie wierzył,
że tak się wyrażę, i panowała powszechne przekonanie w tak zwanej literaturze przedmiotu, czy to popularnaukowej, czy to naukowej wprost, no, że on po prostu został wysłany z jakąś misją przez kogoś. Teraz z tego całego następstwa zdarzeń, które mi się udało ustalić w oparciu o dokumentację zarówno polską, jak i brytyjską, i to zarówno przechowywaną dzisiaj w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. To jest tekst, który, nie wiem, czy to widać, który jest dla mnie Biblią, który służy do tego, żebym mógł napisać scenariusz, bo to jest wiedza pracowicie zebrana przez Władysława Błuchaka. Tekst się nazywa Wokół misji Józefa Hieronima Rettingera do kraju kwiecień, lipiec 44. I w ogóle dlatego się spotkaliśmy. Oddaję Ci głos powrotem. Tak. Więc mówię, że tutaj można rzeczywiście taki logiczny ciąg zdarzeń, między rozumowanie Rettingera. No, przychodzi informacja, co będzie z Polską, czy tylko mówiąc, informacja pochodząca z Waszyngtonu. Rettinger zastanawia się, co tutaj zrobić, no ginie Sikorski, no być może oni tam coś zdążyli w tej sprawie się, ale chyba jeszcze nie, bo Sikorski właśnie tam podróżuje, a Rettinger jest w Londynie, więc raczej oni się w tej sprawie nie komunikowali, nie zdążyli. Później jakby Rettinger wpada na taki pomysł, tak, że trzeba pojechać do Polski, a trzeba tutaj wspomnieć, że jakby z faktu, że władze były w Londynie, a naród w Polsce, wynikał pewien problem, tak? Kraj oglądał się na Londyn, a Londyn oglądał się na kraj. I trochę to było tak, że politycy w Londynie nie mieli takiego pełnego poczucia, na ile oni reprezentują ciągle to, co myślą ludzie w Polsce, a ci ludzie w Polsce nie mieli dostępu do informacji, no bo siłą rzeczy polskie władze podziemne miały, dysponowały swoim wywiadem, ale to nie był wywiad, który był w stanie informować o tym, o czym dyskutują politycy w otoczeniu Roosevelta czy Stalina. No, on ewentualnie mógł informować o tym, jakie Niemcy czołgi przerzucają na front wschodni. Więc to są zupełnie inne porządki informacji. Tak? I tutaj jakby pojawia się taka potrzeba, no, żeby poinformowania tych władz w okupowanym kraju, polskiej elity politycznej w okupowanym kraju, o tym, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja sprawy polskiej, no bo siłą rzeczy w tym podziemiu polskim, o czym w Londynie wiedziano, bo informacje jednak płynęły i różnymi kanałami do Londynu z okupowanej Polski, no, że pojawiła się taka potrzeba, żeby no jakby otrzeźwić, tak, żeby poinformować polskie władze podziemne, jak sytuacja sprawy polskiej w rzeczywistości wygląda, bo w Londynie zakładano, że te realne działania będą jednak podejmowane w kraju, tak, takie jak na przykład akcja Burza, tak, później. Także... No chodziło, rozumiem, o to, żeby przekazać tę ponurą, ale realną informację, że Polska już nie będzie taka jak przed wojną i trzeba coś z tym zrobić, prawda? Że to był ten ładunek, z którym leciał Rettinger. Że trzeba dostosować działania polityczne do tej realności, że Polska nie jest jakby samodzielnym graczem, że za nią podjęto decyzję już i to podjął decyzję kluczowy z sojuszników. Nie, że Stalin chce zabrać nam Kresy Wschodnie, to Roosevelt w ramach swojej skomplikowanej rozgrywki ze Stalinem i Brytyjczykami chce tam tutaj poprzesuwać jakieś małe pozycje. Ja go nie oskarżam, broń Boże, że on chciał całą Polskę oddać Sowietom. To nie tak, ale chciał tutaj, że tak się wyrażę, inaczej w tym swoim jakby w swoim przekonaniu poukładać ten porządek światowy, który miał więcej wyglądać w ten sposób, że będą czterej gracze w koncercie mocarstw, czyli Brytyjczycy, same Stany Zjednoczone jako starszy brat, Stalin oraz Chiny. Trzeba pamiętać tutaj, że tutaj Chiny jednak w tym rozumowaniu amerykańskim już wówczas odgrywały bardzo ważną rolę, czy my jesteśmy skłonni w ogóle zapominać, że tam cała gra się toczyła cały czas o tym
I tak jak się ona dzisiaj toczy, że Amerykanie tak grają też na tym drugim stoliku. Ale to ja się wtrącę jeszcze tutaj z mądrością, którą pamiętam z lektury podręczników amerykańskich. Mianowicie dla nich II wojna światowa wybuchła w Chinach, wybuchła w Azji. I to nie w roku 1939, tylko bodajże w 1938, kiedy Japończycy tam najechali Mandżurię czy coś takiego. To jeszcze wcześniej było. No w każdym razie tam to się wszystko... Tak, tam to się zaczęło. A potem był taki mniej istotny front w Europie, tak? Ale dla Amerykanów liczył się świat i ten świat bardziej się liczył, jeśli chodzi o Japonię, Chiny, niż nawet Europa. Europa chyba była drugim takim terenem. Patrząc na tą szachownicę, nad którą stał Roosevelt, no to on tutaj tą Polskę tam chciał przesunąć i jakby to było oczywiste, że my nie mamy na tą decyzję jakiegoś większego wpływu. My możemy... Naprawdę żadnego tak naprawdę, poza mówieniem o tym... Mogliśmy opowiedzieć się po niego, tak. Mogliśmy poprzeć republikanów w wyborach. No ewentualnie, ale to byłoby nieskuteczne. Ale wszystko jedno, to było nie do przeprowadzenia realnie. No wszystko jedno, w każdym bądź razie z tą wiedzą Rettinger udaje się do Brytyjczyków z taką propozycją. I to jest wprost tam napisane. Tak? Bo generalnie było takie przekonanie, że to Brytyjczycy go wysłali albo ewentualnie Mikołajczyk go wysłał. Tylko z dokumentacji, którą ja odnalazłem, z tych notatek, którzy zarówno polskich, jak i brytyjskich, wynika, że to najpierw przyszedł do Brytyjczyków z tym Rettinger, a konkretnie do szefa tamtejszych, jednej z tamtejszych służb specjalnych, tak zwanej generał Gabinsa, szefa zarządu operacji specjalnych, który oczywiście sprawę przekierował urzędowo. No oczywiście oni rozmawiali w jakimś, jak już tutaj rozmawialiśmy wielokrotnie, na jakimś klubie, nawet chyba no wiem w którym, na ten temat przy jakiejś szklance whisky czy coś takiego. Ten Gabins uznał ten pomysł za ryzykowny, ale do rozważenia, ale też oczywiście nie chciał czegoś podobnego wszczynać bez wiedzy najwyższych władz brytyjskich i rzeczywiście ta decyzja o wysłaniu, o zgodzie na ten pomysł Rettingera zapada na najwyższym możliwym ówcześnie poziomie po stronie brytyjskiej. To jest taki moment, kiedy Churchill jest chory i właściwie po prostu chwilowo nie uczestniczy z krajem i kieruje wtedy Eden. I to on podejmuje decyzję. Minister Eden zdecydował, że wysyłamy Rettingera. Formalnie pełniący obowiązki premiera brytyjskiego rządu. On się nawet spotyka przez chwilę. To jest oczywiście spotkanie kurtuazyjne, ale które miało służyć jakby zautoryzowaniu tej misji, więc to, co czyniło z tej misji nie tylko misję polską, ale też w jakimś sensie misję brytyjską. Tak? Że jest to misja, że on występuje nie tylko w imieniu władz polskich, ale też jakby informuje o stanowisku i poparciu jakby tych wszystkich rozwiązań, które on sugerował czy Polakom, że jest to sugestia również strony brytyjskiej. Oczywiście po stronie brytyjskiej byłby spór, czy to jest dobry pomysł, żeby wysyłać tego Rettingera bez jakiegoś Brytyjczyka. Tak, prawdziwego takiego Anglika, który powinien być naprawdę, a nie szalonego Polaka. Chyba, że nie mają żadnego takiego na szybko do znalezienia człowieka, który mógłby służyć jako tak zwany British Liaison Officer, BLO, oni tacy funkcjonowali w różnych światach, gdzie Brytyjczycy mieli swoje interesy i byli wysyłani z różnymi misjami, ale tutaj taki się nie znalazł, w związku z tym wysłano nie tyle samego Rettingera, bo towarzyszył mu Tadeusz Czupcel, który to też opisał w swoich wspomnieniach. Marek, to jest książka, którą podpisał Marek Celt, bo tak naprawdę się nazywał Tadeusz Chciuk, gdzie opisał, ale to już po wojnie, tę misję, gdzie on pełnił rolę trochę takiego opiekuna Rettingera, prawda? Chociaż pierwotnie był ktoś inny, tylko Rettinger nie chciał tamtego i w końcu wymienili tego opiekuna na... No, ja pamiętam, że tamten drugi też się nie chwapił, żeby... No tak, tak. Taki pseudonim tego drugiego. Czyli on dostał takiego, może nie bodyguarda sensu stricto, ale takiego no, sprawnego żołnierza, cicho-ciemnego,
No bo sam Rettinger to takiej, do takiej wojaczki to się nie bardzo nadawał, był starszym panem, nie miał specjalnie umiejętności. Tak, ale też trzeba pamiętać, że to był przedstawiciel, że on mówił, że tak się wyrażę, mówiąc takim językiem, że takim partyjnym, też był takim człowiekiem po linii, tak? Że to był człowiek politycznie związany z przekonania harcerz, a politycznie bliski ruchowi ludowemu, więc jakby to był człowiek, który podzielał i rozumiał poglądy polityczne Rettingera, też jakby to nie było, że on nie był w tym sensie, też jakby trzeba pamiętać, że wśród cichociemnych byli tak zwani kociacy, czy kociakowie, nie wiem, jak to zmienić, kociak to jest taki polityczny kurier, to pochodzi od nazwiska wspomnianego przeze mnie ministra spraw wewnętrznych, a później ambasadora w Moskwie, który tam jakby po Rettingerze nastał, czyli Stanisława Kota. I właśnie też było takie napięcie w tym środowisku, powiedzmy, cichociemnych. Cichociemni wojskowi niespecjalnie lubili tych kociaków, a i vice versa, ponieważ oni by się wywodzili częściowo przynajmniej z różnych kręgów polityczno-towarzyskich, jeżeli chodzi o polskie siły zbrojne i w ogóle polską emigrację w Londynie. Ale tu jakby to jest dygresja, oczywiście. Ale byli jeszcze Nowoturcy na przykład, tak? To się tak nazywało. Tak. To jeszcze była to o tym, żeśmy właśnie nie rozmawiali i lepiej już nie wchodźmy. Tak, no bo to za dużo szczegółów. To w każdym razie Rettinger dostaje takiego anioła stróża, który ma poglądy no, zgodne z tym, co premier Mikołajczyk uważa, prawda? Też jakby trzeba pamiętać, że Brytyjczycy też jakby domagają się od Rettingera, żeby on miał, że tak powiem, został wysłany przez Mikołajczyka. Co Mikołajczyk? No i Rettinger daje się oczywiście do Mikołajczyka, z którymi jego kontakty nie były aż tak bliskie i zaufane jak z Sikorskim. Oni się nie przyjaźnili osobiście, tylko byli po prostu, nie wiem, politykami o podobnych poglądach, powiedzmy. No i uzyskuje taką jakby autoryzację dla tej całej misji ze strony jakby polskich władz politycznych, natomiast nie uzyskuje i wręcz to się dzieje w tajemnicy przed władzami wojskowymi, czyli a jednocześnie odbywa się za pomocą narzędzi tychże władz wojskowych po części, co jest oczywiście wewnętrzną sprzecznością i bardzo szybko cała historia wychodzi na jaw, czyli no to jest słynna, prawdziwa zresztą opowieść o tym, jak przebrany w maskę na twarzy Rettinger wsiada do samolotu, który ma go zawieźć do Polski i tam co najmniej dwie osoby na tym lotnisku to znają go bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o jedną z tych osób, Alfreda Chłopowskiego, to on był nawet świadkiem na jego ślubie, tak? Rettinger. Mieszkali w jednym mieszkaniu. Ale trzeba powiedzieć, bo może to nie jest dla wszystkich jasne, że ta podróż to nie była taka, że on na Heathrow pojechał samochodem, wsiadł w samolot i przyleciał do Warszawy. On wsiadł pewnie w Croydon albo na jakimś innym lotnisku pod Londynem, samolot, który go zawiózł do Gibraltaru, prawda? Z Gibraltaru ten samolot zawiózł go bodajże do Maroka, z Maroka poleciał chyba już do Włoch, jeśli dobrze pamiętam, także to było w takich jakby żabich skokach i za każdym razem to był taki w zasadzie transportowy brytyjski samolot. Oczywiście to wszystko wielka tajemnica, ta maska była trochę bez sensu, jak się okazało, bo rozpoznano go, ale on miał mundur i dokumenty kapitana armii brytyjskiej, Priestley się nazywał, nie pamiętam do końca nazwiska, ale jakoś tak było, że... Czyli Pietruszka, ale no, że tak powiem. Parsley, dokładnie, Pietruszka. Także on leciał jako kapitan armii brytyjskiej i taka była ta legenda służąca do tego, żeby te polskie władze wojskowe się nie zorientowały, co zresztą kilka dni później doszło to bodajże do Sostkowskiego, ale na początku to nie było wiadomo, to tak powoli znaczy, się... Cała ta historia... W gruncie rzeczy zaszkodziła i to poważnie Rettingerowi, ponieważ no, i tak to się wydało,
I prawdę mówiąc, on był tak, już tutaj rozmawialiśmy na samym początku, był osobą o niezwykle charakterystycznym wyglądzie, tak? Więc jakby sam pomysł, że tak się wyrażę, tego typu osoba z taką tajną misją wyrusza, to też jest swoją drogą wręcz zadziwiające, ale przede wszystkim i co najważniejsze, no trudno było sobie wyobrazić, że wśród tych ludzi, tak, wtajemniczonych w różne gry, ale przecież ta placówka, z której też jego potem przerzucano, no to była placówka polska, tak, tam byli polscy oficerowie, którzy po prostu podlegali generałowi Sosnkowskiemu w sensie służbowym, no i natychmiast jak dwóch oficerów tam chyba go dobrze znało i go rozpoznało. Nie wiem, na ile oni, że tak powiem, poinformowali o tym formalnie, ale myślę, że szybko ta informacja musiała przeniknąć do że tam nie wchodząc, skąd pierwsza informacja dotarła na to słynne biurko generała Sosnkowskiego, tak? Tak, tu jeszcze chyba trzeba powiedzieć, to są takie ciekawostki, ale dla mnie istotne przy pisaniu scenariusza, że Rettinger nie chciał się szkolić jako skoczek spadochronowy, bo miał taką teorię, że jeśli będzie się szkolił i na przykład zrobi taki próbny skok, i nie daj Boże złamie nogę, to na parę tygodni, jak nie miesięcy, zostanie uziemiony w Anglii. W związku z czym stwierdził, że już lepiej, żeby złamał nogę skacząc w Polsce, to mu założą gips, ale będzie mógł swoją misję wykonywać. W związku z tym trochę to było szokujące dla Tadeusza Chciuka, no, prawda? Szczerze, miał całkowitą rację, bo znamy historię dużo młodszego od niego zawodnika, czyli Jana Nowaka Jeziorańskiego, który właśnie w ten sposób trenując się przed skokiem z misją z powrotem do kraju wziął, był i złamał rękę, tak, i dlatego przyleciał na koniec tym samym samolotem, którym wyleciał Rettingera, tak zamykając teraz troszeczkę naszą rozmowę, bo widzę, że troszeczkę już nam tutaj czas uciekł, a myśmy dopiero dotarli do początków tej misji, więc jeżeli mieliśmy... Ale myślę, że to nie jest źle. Możemy jeszcze chwilę o tym porozmawiać, bo te okoliczności, które towarzyszyły wylotowi, były o tyle znaczące, że i rzuciły trochę cień na całą misję Józefa Rettingera, ale także uzmysłowienie, jak to było, tak? Przecież to była wojna, tak? To wszystko się działo w sytuacji, kiedy te samoloty lecąc mogły wpaść ofiarą niemieckich myśliwców. Już nie mówiąc o tym, że zdarzało się tak jak z tym samolotem Sikorskiego w Gibraltarze, że to wpadało do morza, prawda? Plus była jeszcze taka sytuacja, że no zresztą Tupolew, który się robił w Smoleńsku, też rozbił się we mgle, prawda? Bo lotnisko było nieprzygotowane. No wtedy Brytyjczycy uważali, że jak jest zła pogoda, to nie lecimy. W związku z czym, jak w końcu się dotelepał tymi kilkoma samolotami Rettinger do Brindisi we Włoszech, bo już Włochy były częściowo zdobyte, no to tam też siedział ładnych parę tygodni, czekając na taką pogodę, która na całej tej trasie z Włoch przez Alpy, przez Słowację do Polski byłaby znośna i żeby wreszcie ten samolot mógł dolecieć tam, gdzie można było skoczków zrzucić, tak żeby nie wpadli w ręce hitlerowców, tylko żeby wylądowali tam, gdzie trzeba, prawda? To była taka sytuacja, także to nie była taka wyprawa, że ten generał Gawitz powiedział, dobra, leć w porządku i że w 3 dni później Rettinger był w Polsce. To zabrało chyba ze 2 miesiące, prawda? Zanim on się... Trwało, tak? To mniej więcej jeszcze 2 miesiące, a od tej idei powstania tej misji, jak można sądzić, czyli od wiosny 43 roku do wiosny 44 minął cały rok, tak? Tak, no załatwianie, opracowanie, zgoda Brytyjczyków, Mikołajczyka. Przez takie czy inne czynniki, no to też jakby trzeba powiedzieć, że równolegle dynamicznie rozwijała się sytuacja sprawy polskiej, tak? I już misja Rettingera ma miejsce po konferencji w Teheranie. Polaków nie poinformowano wtedy o jej ustaleniach, ale Rettinger pewnie coś
tam dodatkowo wiedział. No swoim... tak, ale ona jako przyklepała to, co on już wiedział wcześniej. Może od to my wiemy z tego, ale Polaków z tym Brytyjczycy nie poinformowali, tylko wszczeli, że tak się wyrażę, działania na rzecz przekonania Polaków do rozwiązań, które tam docelowo zostały przyjęte, a chodziło przede wszystkim na tym etapie przede wszystkim o przesunięcie geograficzne, tak? No, krótko mówiąc, o przesunięcie Polski na zachód. Tak? A żołnierze tej polskiej armii, która była wtedy w Afryce, zdaje się, to byli ludzie z tych terenów, które miały potem stać się Związkiem Radzieckim. W związku z czym oni... W dużej części tak, oczywiście. Nie byli zachwyceni tą ideą i nawet wiem, że Sostkowski miał świadomość, że to grozi jakby buntem, no bo ta armia, która walczyła, krew się lała, tak, a w zasadzie nie mieli dokąd wracać, co wracać pod Sowiety. Także tutaj sytuacja była dramatyczna na różne sposoby i to, że Sostkowski i jego oficerowie nie bardzo chcieli wspierać tego rodzaju politykę, też wynikało z tego, że wiedzieli, kim dowodzą. Tak? Żołnierze mogli im się zbuntować, no bo w zasadzie potem się tak stało, że nie mieli dokąd wracać. Ja myślę, że zawiesimy w tym momencie naszą rozmowę. Mówiąc zawiesimy, mam na myśli to, że Rettinger już jest w Brindisi, czeka, aż pogoda się taka zrobi, żeby mógł lecieć. Oni przestrzegali tego brytyjskiego regulaminu, więc nie robili żadnych takich rzeczy, żeby na siłę zmuszać angielskiego pilota, żeby ryzykował, że się rozbiją. I spotkamy się jeszcze raz, jeśli się zgodzisz. Tak, oczywiście. Ja nie pamiętam, czy to była polska załoga, czy brytyjska. No ale regulamin był brytyjski i przestrzegali, był 5 o'clock, ale także takie przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ta komunikacja częściowo, że tak powiem, była przez polski dywizjon, właściwie taką eskadrę specjalną łączności z krajem realizowana, ale tutaj już z pamięci nie powiem, kto tam dokładnie wiózł i czy tam by zazwyczaj nawet jeżeli leciała załoga czysto brytyjska, to był tam też oficer polski, który jakby znał teren i tak dalej. No w każdym razie tak rzeczywiście było tutaj. Można powiedzieć, że szykowano się do tego lotu i to rzeczywiście było bardzo trudne, tak, ze względów technicznych, bo to nawet nie chodziło o to, że chodziło o to, żeby w Polsce była pogoda, a już tam na tej trasie to niekoniecznie, bo przecież trzeba było się chować w chmurach przed niemieckimi myśliwcami, bo przecież... I lepiej jak nie było pełni księżyca na przykład. Też oczywiście chodziło o właśnie odpowiednią fazę księżyca, bo chodziło o bezpieczeństwo tych samolotów, bo te samoloty nam, że tak powiem, no były dosyć bezbronne, jeżeli chodzi Na tę trasę zabierały mnóstwo paliwa i praktycznie były bezbronne w stosunku do niemieckiej obrony. Niemieckiej obrony przeciwlotniczej, czy też przede wszystkim niemieckich nocnych myśliwców. Trzeba pamiętać, że to są czasy radarów i tego typu rzeczy, także tutaj to nie jest tak prosto, że tak powiem, się tutaj przemycić nad Niemcami, które toczą wielką wojnę w tym czasie. Jasne. Słuchaj, bardzo dziękuję ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że niebawem będzie. Proszę, ale niestety jestem strasznym gadułą, jak już się rozgadam i. Wiem. To masz mnóstwo zalet, ale tutaj ja nie opanowałem, że tak powiem, tego strumienia informacji, ale może dobrze, bo da nam szansę to na spokojne omówienie, co się stało w kraju, co było jeszcze ciekawsze tak naprawdę. Także bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Spotkamy się wtedy, kiedy będziesz miał czas. Państwu dziękuję, tym, którzy zechcieli wysłuchać tej opowieści i obiecuję, że następny odcinek będzie jeszcze bardziej emocjonujący. Tu było trzęsienie ziemi, a potem będzie jeszcze mocniej, tak jak mówi Hitchcock. Do widzenia. Dziękuję bardzo, na razie. Reset Obywatelski.